Dzień dobry. Zaczynamy spotkanie poświęcone numerowi tygodnika Teologia Polityczna co tydzień, projekt Intermarium. Na samym początku oddam głos na chwilę naszemu redaktorowi naczelnemu tygodnika Janowi Czernieckiemu, bez którego sam tygodnik by nie powstał pewnie, a na pewno nie miałby tego kształtu, który ma dzisiaj. Bardzo dziękuję. Witam wszystkich Państwa zgromadzonych dzisiaj tak licznie na tym spotkaniu. Frekwencja nas zaskoczyła. W środek lata ktoś by pomyślał, że takie dyskusje o Międzymorzu nie przyciągną takich tłumów, ale jak rozumiem, nasi prelegenci są dobrym magnesem, który Państwa tutaj zwabił. Miejmy nadzieję, że dyskusja, o której będzie dzisiaj mowa, będzie naprawdę pociągająca. To, co chciałem powiedzieć o projekcie, który jest dość świeży. Teologia Polityczna co tydzień to jest internetowy tygodnik, który mamy przyjemność prowadzić de facto w tym kształcie, który jest dzisiaj widoczny od kwietnia, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to tygodnik, który ukazuje się w każdy poniedziałek z nowym tematem, który nas interesuje i miejmy nadzieję, że jakoś wzbudza pewien rezonans intelektualny w przestrzeni publicznej, bo na tym nam bardzo zależy. Są to tematy, które nas żywo interesują i jak widzimy, nie tylko nas, co nas bardzo cieszy. Państwo, miasto, lokal, który nas dzisiaj przyjął bardzo gościnnie, zapewnił nam miejsce, w którym będziemy mogli dyskutować o tej idei. Bardzo dziękujemy. Państwo, miasto to też jest nasza taka idea bardzo nam bliska, idea polis, agory, z którą wychodzi się i rozmawia na bardzo poważne tematy dla całej wspólnoty politycznej. I właśnie o tym będzie dzisiaj mowa. Dlaczego postanowiliśmy zrobić spotkanie o Międzymorzu? To jest idea, która de facto od dłuższego czasu organizuje wspólnotę polityczną Polaków z różnych stron barykady. Można spojrzeć i na endeków, piłsudczyków, nawet na konserwatystów krakowskich, którzy czuli, że ta idea ma jakiś powab podmiotowości, że to jest coś, co pozwoli Polsce nie tylko uchronić się przed tym, co nam grozi ze wschodu, ale też da nam przestrzeń funkcjonowania wobec naszego sąsiada z zachodu. Ktoś by pomyślał, że to już jest jakiś anachronizm, jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, czasy geopolityczne się zmieniły, ale jednak jest coś w tej idei takiego, że ona pociąga. I mam nadzieję, że dzisiaj dyskusja prowadzona przez Dominika, który jest jednym z autorów tekstu w tym tygodniku, nam wraz z naszymi szacownymi prelegentami pomoże nam odpowiedzieć, co w tej idei jest takiego i czy ona jest możliwa w ogóle do realizacji, bo oczywiście mogłoby się znaleźć wiele głosów, które wskazują na to, że to już właśnie idea przestarzała, że ona już nie ma jakby możliwości zaistnienia na pewno w tym kształcie, który był funkcjonował jakoś przed wojną. Ale właśnie, czy jest miejsce na taki projekt? Czy jest coś takiego, co może zorganizować te państwa Europy, które mają jakiś rodzaj wspólnego doświadczenia, pytanie czy tylko negatywnego, czy również też pozytywnego, żeby się mógł urzeczywistnić w ramach jakichś struktur, czy bez tych struktur, czy jako jakaś alternatywa. Miejmy nadzieję, że to spotkanie nam pomoże odpowiedzieć na te pytania, albo przynajmniej da jakiś wstęp i początek do tego projektu, nad którym się może warto zastanawiać cały czas. Więc jeszcze raz Państwu dziękuję za liczne przybycie. Mam nadzieję, że atmosfera nie będzie aż tak gorąca. Jakoś może się uda potem przewietrzyć, chociaż przez chwilę. Będzie też przewidziana dyskusja po spotkaniu, czy w ramach spotkania, ale po pierwszych głosach z panelu. Więc mam nadzieję, że będziemy jeszcze mogli dyskutować też po spotkaniu. Więc zachęcam wszystkich do słuchania i bardzo dziękuję. Zachęcam do tego, żeby śledzić nasz portal teologiapolityczna.pl, gdzie co tydzień właśnie wchodzimy z kolejnym tematem. Więc zapraszam i życzę dobrej dyskusji. Dziękuję za wprowadzenie Janowi Czernieckiemu. Pozwolę sobie przedstawić naszych gości dzisiejszych. Pan profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Dziękuję.
polski politolog, nauczyciel akademicki. Specjalizuje się zagadnieniami historii stosunków międzynarodowych. Wśród publikacji, których autorem jest pan profesor, można wymienić takie jak Geopolityka, Siła woli, Rzeczypospolitej, Zmagania z losem, Duch pyszny poprzedza upadek, Rozważania o naturze procesu rozpadu Unii. W 2015 roku pan profesor został powołany przez prezydenta pana Andrzeja Dudę do Rady Rozwoju, Narodowej Rady Rozwoju. Kolejnym naszym gościem jest pan dr Jacek Bartosiak. Pan doktor jest ekspertem do spraw geopolityki i strategii. Zajmuje się przede wszystkim polityką bezpieczeństwa USA oraz rywalizacji największych mocarstw, w tym również kwestiami bezpieczeństwa na zachodnim Pacyfiku i w Eurazji. Jest stałym współpracownikiem Nowej Konfederacji, współzakładał Narodowe Centrum Studiów Strategicznych. I ostatnim naszym gościem jest pan Krzysztof Rach, pan redaktor Krzysztof Rach. Pan redaktor jest historykiem filozofii, zajmuje się stosunkami międzynarodowymi. Publikował od wielu, wielu lat w takich tytułach jak Życie wprost, Gazeta Wyborcza, Gazeta Polska, Nasz Dziennik i wiele, wiele innych. Poza tym stale współpracuje z Tygodnikiem w sieci, Gazetą Rzeczpospolita, no i Nową Konfederacją. Dobrze. Zaczynając temat, może poproszę pana profesora o wprowadzenie, przybliżenie nam idei Międzymorza, pokazanie, jak ta idea się zmieniała być może na przestrzeni wieków i co w takim dzisiejszym ujęciu Międzymorza zawierałoby się w tej koncepcji. Bardzo proszę pana profesora. Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, nasze dzisiejsze spotkanie nie jest poświęcone przede wszystkim historii, tylko przede wszystkim współczesności i spodziewam się, że państwo pewien obraz historyczny samej idei macie. Ograniczę się zatem tylko do stwierdzenia, że jest to oczywiście nawiązanie do pewnej koncepcji politycznego zagospodarowania przestrzeni, nazwijmy to postjagiellońskiej w najszerszym rozumieniu, tego obszaru, który znajdował się niegdyś pod władaniem owej dynastii, a zatem zważywszy na także historyczne Czechy i Węgry, wypełnia to ów trójkąt Bałtyk, Morze Czarne, Adriatyk, ze swoją osobną legendą idei prometejskiej, idei Międzymorza okresu międzywojennego obozu piłsudczykowskiego. I te kwestie myślę, że możemy śmiało zakwalifikować już jako historyczne. Natomiast współcześnie cała koncepcja moim zdaniem jest in statu nascendi dopiero i niewątpliwie nie przedstawimy tutaj dopracowanego planu. Ja raczej chciałbym zwrócić uwagę po pierwsze na fakt, że jest to wynik dynamizmu sytuacji politycznej w naszym regionie. Ten dynamizm choćby w ostatnich dniach bardzo wyraźny jest widoczny. Dynamizmu rozumianego także jako przemiany poza tym regionem, przemiany Unii Europejskiej, przemiany NATO, przemiany sytuacji geopolitycznej. I próba odpowiedzi na wyzwania, jakie dla tego regionu są wspólne, ze strony państw tutaj właśnie położonych, z których to trzy państwa, a mianowicie Polska, Ukraina i Rumunia, takich państw w ogóle w Europie jest tylko cztery, tym czwartym jest Hiszpania, należą do kategorii dużych krajów europejskich nie będących mocarstwami, a jednocześnie mających pewne wyzwania w przypadku tej trójki, którą wymieniłem, trójki środkowo-wschodnioeuropejskiej, do pewnego zakresu wspólne. Z polskiego punktu widzenia, tak sądzę, cały problem kształtowany jest przez wyzwanie rosyjskie. To by pewnie wymagało osobnej konferencji i długiego wyjaśniania, jaka jest natura relacji polsko-rosyjskich. Ja postawię tezę na potrzeby naszej dzisiejszej dyskusji, że między Polską a Rosją tą, jaka jest, czyli Rosją ożywioną ideą imperialną, a jak sięga ludzka pamięć, innej Rosji nie było, jest konflikt fundamentalny, taki, który wyklucza kompromis. Bo jest to być albo nie być dla narodów naszego regionu.
Stąd też istotą ich polityki zagranicznej jest poszukiwanie źródeł siły na rzecz rozwiązania tego problemu wobec oczywistej dysproporcji potencjałów między na przykład Polską a Rosją, czy Rumunią a Rosją, czy Ukrainą a Rosją, czy państwami bałtyckimi, gdzie ta dysproporcja jest szczególnie ostra. Ale jak łatwo zauważyć, nie dotyczy to całego tego obszaru. Mamy na przykład takie kraje jak Czechy, które z całym szacunkiem dla tego państwa można by określić, ja tu nie mówię w tej chwili o wielkości, tylko o naturze położenia geopolitycznego, mianem dużego Luksemburga w tym rozumieniu, że wszyscy sąsiedzi Czech należą do Unii Europejskiej, a wszyscy z wyjątkiem Austrii należą do NATO. A zatem nie jest to państwo w tym rozumieniu świata zachodniego kresowe. Bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że Praga leży na zachód od Wiednia i coś z tego wynika geopolitycznie. A zatem ten obszar ABC oczywiście nie jest geopolitycznie spójny. Natomiast te wiodące państwa, czyli największe w sensie potencjału demograficznego, terytorialnego, a zatem także znaczenia politycznego, czyli Polska, Ukraina i Rumunia, stoją przed wyzwaniem rosyjskim, co kształtuje ich politykę w zasadniczym wymiarze takim oto, że wobec dysproporcji potencjału własnego w stosunku do rosyjskiego poszukują dodatkowych źródeł siły dla rozstrzygnięcia tego problemu na swoją korzyść. I te źródła siły są trzy. Siły własne narodów zainteresowanych i to jest Międzymorze. NATO z wiodącą rolą Stanów Zjednoczonych jako militarnego gwaranta bezpieczeństwa wojskowego w naszym regionie o zmiennym w czasie zaangażowaniu wojskowym i zmiennej dynamice i również ta charakterystyka zmienności, dynamiki odnosi się do trzeciego źródła siły, którym była w ostatnich 30 latach niemalże, a co będzie w przyszłości zobaczymy, Unia Europejska ewidentnie znajdująca się w tej chwili w wielopoziomowym kryzysie. I wobec faktu, że to kombinacja tych trzech czynników, czyli źródeł siły, narodów zainteresowanych i dwóch organizacji międzynarodowych, NATO i Unii, rozstrzyga o skuteczności bądź braku skuteczności gry prowadzonej z Moskwą, która przecież też jest elementem dynamicznym, prawda? Czym innym była Rosja Jelcyna w sensie możliwości, czym innym Putina i też zależy w której dziesięcioleciu. I to wszystko powoduje ożywianie idei Międzymorza obecnie w związku z narastaniem zagrożenia rosyjskiego. Ta idea, czy ta współpraca, może już tak powiedzmy, jest oczywiście wielowymiarowa. Nie jest tak, jak powiedziałem już przecież, że te państwa obszaru, który nas interesuje, posiadają jednolite spojrzenie, czy jednolite poczucie zagrożenia, czy jednolite tradycje, czy kultury polityczne. Nie lekceważyłbym tych głębokich kultur politycznych, które choćby w narodach położonych na południe od Karpat, słowiańskich, Czechach, Słowakach, powstawały w nowożytności w oparciu o idee panslawistyczne. Tego nie da się porównać z trzecią częścią dziadów, która jest z kolei nieusuwalnym elementem kultury narodów nie tylko polskiego, ale dawnej Rzeczypospolitej, powiedzmy Polski i Białorusi, tak, czy Litwy w pewnym wymiarze. Mówię tu pewnymi symbolami, ale mam nadzieję, że mnie państwo dobrze rozumiecie. Te skróty myślowe są, jak sądzę, czytelne. A zatem przy obecnym konstruowaniu pewnego obszaru współpracy geopolitycznej, który przecież też dla skrótu myślowego jest nazywany Międzymorzem. Po pierwsze, myślę, że on ulega poszerzeniu o Skandynawię, która oferuje nam, o ile by się ją udało przyciągnąć do współpracy, sprawne aparaty państwowe, coś co się nazywa tak zwanym zasobem sieciowym, innymi słowy jakość administracji na przykład szwedzkiej, ilość i jakość urzędników szwedzkiego aparatu państwowego umieszczonych w strukturach międzynarodowych, prestiż tego kraju jako kraju Starego Zachodu, który jeśli coś powie na temat Rosji, a szczęśliwie tak się składa, że mówi prawie to co my, tylko o ile Polska może być oskarżona wiarygodnie w oczach głównych partnerów zachodnich o historycznie motywowaną rusofobię, o tyle tego typu oskarżenia pod adresem Szwedów, pomijając historię szwedzko-rosyjską, która też ma swoje długie i krwawe karty, to jednak tak prosto nie działa. Znacznie łatwiej jest oskarżyć Polaków czy Bałtów, a Szwedów już nie tak bardzo. Podobnie jest przecież z Norwegami czy z Duńczykami.
Do tego dochodzą walory technologii wojskowej tego obszaru, elektroniki, także pewnego know-how, na przykład systemu mobilizacyjnego Finlandii, już zresztą wyeksportowanego do Estonii i tworzenia rezerw. A zatem zarówno w zakresie oddziaływania politycznego na pożądany przez Polskę obraz natury wyzwań tworzonych przez Rosję, pozbawienie głównych wiodących mocarstw Zachodu pewnych iluzji co do natury polityki rosyjskiej, ta współpraca ze Skandynawią jest bardzo pomocna, jak i w owym wymiarze technologiczno-wojskowym, minus naturalnie nadzieję na to, że w razie czego wylądują to oddziały szwedzkie, norweskie czy duńskie, bo na to bym nie liczył. Nie o tym rozmawiamy. Rozmawiamy o pewnej wiedzy i technologii. Do tego oczywiście dochodzi czynnik niezbędny w sensie terytorialnym, czyli państwa bałtyckie, które mają w zasadzie takie samo postrzeganie zagrożenia rosyjskiego z tym, że czują się znacznie bardziej zagrożone. Proszę sobie uzmysłowić, że Polska jest 10-krotnie większa od Litwy, która jest największym krajem, w sensie demograficznym oczywiście, nie terytorialnym, która jest największym krajem spośród tej trójki, a Estonia ma około 1 000 000 mieszkańców. Startowała 1 200 000, ale też przeżywa załamanie demograficzne. Mieszkańców nie znaczy obywateli, no bo to jeszcze trzeba wziąć pod uwagę 20-parę% ludności rosyjskojęzycznej. Przy czym Estonia jest bardzo dobrze zorganizowanym państwem. Tu też mamy istotny walor choćby w postaci estońskich służb specjalnych czy estońskiego know-how w zakresie wojny czy starcia w cyberprzestrzeni. Proszę pamiętać o ataku rosyjskim z 2007 roku na Estonię i to przebudziło ten kraj. To jest zresztą jedno z najlepiej zorganizowanych państw w naszym regionie, niestety o bardzo małym potencjale. Właśnie z uwagi na niewielkie rozmiary demograficzne. O Polsce myślę, że nie ma co mówić, poza tym, że proszę sobie uświadomić fakt, że w 2004 roku do Unii Europejskiej przystąpiło 38 milionów Polaków i 36 milionów obywateli wszystkich pozostałych państw razem wziętych, wtedy z nami przystępujących do tej organizacji, co nam pokazuje w ułomny sposób, bo oczywiście liczba ludności nie jest jedynym miernikiem siły kraju. Gdyby tak było, to Polska byłaby słabsza od Ukrainy, a jest silniejsza. Ale coś to nam mówi o wadze Polski w regionie. Do tego dochodzi nieco lekceważony w Polsce przez długie lata i mam nadzieję, że to się właśnie zaczyna zmieniać. Sojusznik w postaci Rumunii. Mamy wprawdzie międzywojenne tradycje w tym zakresie, ale symbolem tej nowej roli sądzę, że jest spotkanie listopadowe z listopada 2015 roku w mini szczyt w Bukareszcie ze stworzeniem tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątki, która właśnie odniosła dosyć spektakularny sukces na warszawskim szczycie NATO w postaci przyjęcia tam właśnie, czyli w Bukareszcie, sformułowanych głównych postulatów dotyczących wzmocnienia, czy w zasadzie stworzenia obecności wojskowej wiodących państw NATO w naszym regionie. Ta grupa, jak łatwo dostrzec, nie jest spójna, co nie znaczy, że jest skłócona. Chciałbym wprowadzić tutaj dwa pojęcia, a mianowicie krajów, które, nazwijmy to tak, popierają nas czynnie, innymi słowy zajęły takie stanowisko jak Polska, czyli wystąpiły z postulatem przyjęcia na własne terytorium wzmocnienia wojskowego ze strony wiodących państw NATO. I to są trzy państwa bałtyckie, Rumunia i Bułgaria. Oraz krajów, które udzieliły nam poparcia biernego, to są Czechy, Węgry i Słowacja, które tak się składa, że nie mają ani morskiej, ani lądowej granicy z Federacją Rosyjską, w związku z czym istnieje logiczny powód, dla którego nie zgłosiły takiego żądania, ani dla którego pewnie nawet jakby zgłosiły, to by to żądanie nie było przyjęte, bo trudno byłoby im argumentować, że boją się inwazji rosyjskiej, bo ona nie ma skąd nastąpić bez rozbicia najpierw innych krajów. Natomiast te kraje, nie zgłaszając postulatu przyjęcia sił na własne terytorium, jednocześnie poparły nasz postulat i w ten sposób mamy ową bukaresztańską dziewiątkę jako pewien związek w tym wymiarze, w wymiarze wschodniej flanki NATO, czysto wojskowy. On się oczywiście nie pokrywa z innymi wymiarami. To mamy osobny wymiar dotyczący współpracy energetycznej, która jest jaka jest. Znaczy, chcę przez to powiedzieć, że niektóre projekty jak Odessa Brody mają już długą brodę, żeby pozostać w tej poetyce i nic się z tym nie dzieje. Natomiast oczywiście mają pewien sens geopolityczno-terytorialny. Jest to koncepcja przecież jeszcze związana z poprzednimi dekadami, z Guamem, z szczytami energetycznymi z czasów prezydentury
prezydenta Lecha Kaczyńskiego i w tej chwili może być ubezpieczana wchodzącą w tą koncepcję Chorwacją, czyli sięganiem po Adriatyk przez chorwacki port Krk, który przy powstaniu polskiego gazoportu w Świnoujściu w razie problemów z drożnością szlaków morskich do tego portu może w systemie połączeń infrastrukturalnych, jeśli takie powstaną, bo to wszystko jest do zbudowania, stanowić ubezpieczenie dostaw z alternatywnego kierunku południowego, przy czym Chorwacja w sensie kulturowym jest oczywiście spójna z tym regionem w pewnym wymiarze. Czym innym jest też nacisk imigracyjny, kryzys imigracyjny w Europie, jak Państwo zapewne to dostrzegliście. Pozwolę sobie na użycie tego sformułowania, wskrzesił z martwych Grupę Wyszehradzką, która w zasadzie nie funkcjonowała w poprzednich latach i dopiero skonfrontowanie się z owym naciskiem centrum unijnego w postaci Niemiec i projektem kwot przymusowych spowodowało solidarne stanowisko czwórki wyszehradzkiej, które jest utrzymywane, jest pewną wartością polityczną i znów nie obejmuje całości tego obszaru, bo nie mamy tu współpracy od Szwecji po Bułgarię, ale te jądro współpracy istnieje. Na kanwie tego przecież wspólne stanowisko z Polską zajęła Słowacja, skądinąd i słusznie przez długie lata postrzegana jako kraj o co najmniej liczących się sympatiach prorosyjskich, a jednak wznowienie przez Niemcy i Rosję projektu budowy gazociągu Jamał 2, który uderza istotnie w interesy Słowacji jako kraju tranzytowego, bo to jest główny kraj tranzytowy Unii Europejskiej w momencie, gdy gazociągi wychodzą z terytorium Ukrainy i wchodzą na terytorium Unii, to właśnie na terytorium Słowacji i stamtąd są rozdzielane, z czego Słowacy czerpią określone korzyści. Konkurencyjna wobec tego konstrukcja Jamał 2 uderza w interesy finansowe Słowacji i tym samym spowodowała jej włączenie się do tego stanowiska, jakie dotąd prezentowały Polska, państwa bałtyckie czy kraje skandynawskie. Więc znów mamy w innym z kolei wymiarze, w innej płaszczyźnie merytorycznej współpracę w takim zakresie. Oczywiście mamy elementy rozsadzające tę współpracę. To są zarówno kwestie historyczne, czy polsko-litewskie, czy polsko-ukraińskie, czy węgiersko-rumuńskie, czy węgiersko-słowackie. I problem polega na tym, aby te kwestie historyczne miały swoje miejsce w hierarchii zadań państwowych, a nie były głównym polem relacji wzajemnych. To jest, myślę, że szczególnie trudne w przypadku Węgier, z uwagi na fakt, że 1/3 etnicznych Węgrów żyje poza granicami. Wkrótce, za 4 lata, będziemy mieli okrągłą rocznicę Trianon i pewnie Węgrzy zrobią z tego dużą rocznicę politycznie istotną. Ze znanym dowcipem, że Węgry są jedynym krajem, który na całej długości swoich granic graniczy sam ze sobą. I to jest oczywiście problem, także zadanie dla polskiej polityki zagranicznej, aby napięcia z tego wynikające łagodzić. Wyobraźcie sobie Państwo, dla Polski to by musiało być 12 milionów ludzi, tak? Skoro 3 miliony na 10 milionów węgierskich obywateli, 3 miliony dodatkowo Madziarów żyje poza granicami Węgier, no to dla Polski musiało być jakieś 12 milionów u granic Polski gdzieś tu funkcjonujące. To by oczywiście ciążyło na naszej polityce i tak w tym wymiarze ciąży na węgierskiej. Więc nie chodzi o to, żeby nie dostrzegać tych problemów, ale też nie należy ich przeceniać. I zamykając już to moje wystąpienie, chciałbym jeszcze podkreślić jedną rzecz. Kiedy mówimy o Międzymorzu, pojawia się natychmiast kwestia przywództwa Polski w tym regionie. I tutaj dotykamy bardzo drażliwego terminu. Jak zdefiniować termin przywództwo? I sądzę, że jedyna rozsądna definicja w tym zakresie jest taka trochę amerykanizująca, że tak powiem. Znaczy, Polska może odgrywać rolę przywódcy, ale w takim sensie, w jakim odgrywają ją, oczywiście z różnicą skali i proporcji, odgrywają Amerykanie, czyli jako kraj, który z racji swego potencjału dostarcza gro sił i środków na realizację wspólnych zadań, a nie jako centrum rozkazodawcze, bo centrum rozkazodawczego nikt nie oczekuje i nie przyjmie z Warszawy takich dyspozycji. Natomiast jest jasne, że jeśli trzeba wyartykułować, zapewne często tak będzie, w pewnej opozycji do mocarstw ościennych interesy regionu, no to nie zrobi tego maleńka Estonia czy Słowacja nawet, tylko musi to robić Polska. Tak było w przypadku starcia o Lizbonę, tak jest w przypadku starcia o
kwestię imigracyjną, gdzie udział bądź brak udziału Polski w tej grupie rozstrzygał w ogóle o jej powodzeniu. I w tym rozumieniu, że odwołam się do Jana Pawła II, dźwiganie brzemion innych, co nie znaczy, że nie własnych, tak, żebyśmy się też dobrze rozumieli. Nie jest tak, że mamy wyciągać kasztany z ognia na korzyść innych, ale to, proszę mi wybaczyć, pewien swobodny język, można oczywiście się oburzać, że powiedzmy Czechosłowacja nie wsparła nas w 20 roku, ale z tego nie wynika, że w roku 20 nie należało się bić, ponieważ ocaliło to przy okazji Czechosłowację. Prawda? Więc w tym rozumieniu, nawet gdyby nie wszyscy i nie zawsze, i nie w każdym z tych wymienionych wymiarów, bo tych wymiarów można by jeszcze mnożyć, jest ich sporo, przecież jesteśmy krajem frontowym Schengen i tak dalej. Jeśli nie w każdej z tej sytuacji uzyskamy poparcie od wszystkich krajów, to jednak te zmienne geometrie czy zmienne kombinacje sojuszników w regionie, biernie czy czynnie nas popierających, pod warunkiem, że będziemy artykułowali także ich interesy i pamiętali o tym, że jak poprzednio budowaliśmy Związek Środkowoeuropejski pod nazwą Unii Polsko-Litewskiej, to zaprosiliśmy Wielkiego Księcia Litwy na tron krakowski, a nie wepchnęliśmy własnego na tron wileński, a i tak wiadomo, kto dominował w tym związku. Więc pamiętając o pewnych zasadach gry taktycznej, mamy szansę wzmocnić ów swój niedostateczny potencjał w grze o podmiotowość w regionie, przez dobrze rozumianą solidarność z naszymi sąsiadami w nadziei na to, że oni, gdy przyjdzie pora, też nam tę solidarność w swoim własnym, dobrze rozumianym interesie okażą. Dziękuję. Dziękuję, panie profesorze. Kolejne pytanie, które nawiązuje bezpośrednio do wypowiedzi pana profesora, odnoszę do pana doktora Bartosiaka. Otóż chodzi o dysproporcję potencjału, jaka jest widoczna między Rosją na wschodzie, a państwami poszczególnymi, państwami regionu tutaj w Europie Środkowej. Tutaj pan profesor rozszerzył ten obszar na Europę również północną, w dużym stopniu również południową. Czy ta konsolidacja tego regionu jest w stanie w jakimś stopniu zrównoważyć tę dysproporcję potencjału? Chciałbym jednak zacząć też od kilku dodatkowych słów o Międzymorzu, o tej idei, która rozpala polskie serca i ma sensu largo rozumiany, prawda? Bo chciałbym powiedzieć za chwilę o wielu wymiarach Międzymorza i każdy z nas troszeczkę myśli o czym innym zapewne, a warto każdy z tych pomysłów opowiedzieć i zastanowić się, co może być źródłem siły, która rozwiąże ten nasz rachunek strategiczny. Więc Międzymorze ma ten swój wymiar, powiedziałbym, wojskowy. Czyli kwestia Rosji. Jak rozstrzygnąć kwestię Rosji napierającej z lądu w kierunku strefy brzegowej Europy przez strefę zgniotów, który jest Rzeczpospolita na nizinie środkowoeuropejskiej. Odwieczny problem, od kiedy Polska straciła dalekie kresy wschodnie i słabła, Rzeczpospolita słabła i odwieczny problem, z którym musieliśmy sobie radzić. I ten problem mamy do czynienia obecnie właśnie. W tych dniach, w tych miesiącach, w tych latach. I to jest, powiedziałbym, problem na razie, nazwijmy go, krótkoterminowy. I w obecnym układzie rzeczywiście źródeł siły musimy szukać w systemie światowym, który to system światowy jest spinany przez dominujące mocarstwo morskie Stany Zjednoczone z wysuniętą obecnością wojskową, a zatem i strategiczną Stanów Zjednoczonych w Eurazji. Tak daleko, jak dało to radę. Czyli po państwa bałtyckie, Polskę, tu mamy szczyt NATO i kwestie próby wywalczenia dodatkowych batalionów, brygady rotacyjnej i tak dalej. To wszystko jest kwintesencją, wymiarem tego, o czym mówię. Zabiegamy o to, żeby Stany Zjednoczone dodatkowo, czy bardziej namacalnie, zagwarantowały nam tutaj tę siłę w tej już obecnie trwającej komunikacji siłowej z Rosją, która chce rewidować istniejący ład światowy. To jest jeden wymiar Międzymorza. On ma oczywiście kwestię skandynawską, on ma kwestię natowską, on ma kwestię na południa od Karpat, ma kwestię Rumunii, ma kwestię basenu Morza Czarnego, prawda? Tylko, że chciałbym zwrócić uwagę, że musimy rozróżniać, ja mówiłem o tym kilkukrotnie, pewną pułapkę myślową, w którą Polacy wpadają, a którą surfował nam
Friedman ze Stratforu. Projekt Intermarium według Amerykanów polegać miałby na tym, żeby wzmacniać i kotwiczyć właśnie amerykańską wysuniętą obecność w Eurazji. I Polska, kotwicząca nizinę środkowoeuropejską i Rumunia, blokująca ekspansję nad Morzem Czarnym, są wyśmienitymi partnerami dla Stanów Zjednoczonych, ale dla realizacji interesów amerykańskich. Nigdy w historii świata nie ma tak, że dwa podmioty polityczne mają totalnie identyczne interesy, o czym zaraz powiem. Ja nie mówię, że nie należy szukać źródła sił u Amerykanów, ale codziennie badać własną strategię. Dlatego, że wbrew pozorom w wielkiej grze o przyszłość Rzeczpospolitej i ostatecznym, bo zgadzam się z tym, co mówił pan profesor, z czystej geografii nieunikniony jest spór rywalizacyjny między Rosją a Polską. On się musi po prostu rozstrzygać. Bez wspomagania offshore balancera morskiego Wielkiej Brytanii, zwycięzcy Wersalu czy Stanów Zjednoczonych po 1989 roku, gdy jesteśmy wielokrotnie słabsi od Rosji i nie ma jednego systemu światowego, tylko jest bądź równowaga, bądź koncert mocarstw, nie ma miejsca na niepodległość Rzeczpospolitej. W związku z tym poszukujemy siły z zewnątrz. Natomiast ma to słabości, ta strategia. Po pierwsze, staje się, nasza polityka może być wtórna i nie ma przestrzeni odpowiedniej. Po drugie, zbytnio istnieje potencjalność dogadywania się ponad naszymi głowami. Mamy doświadczenie Jałty. Gdyż nie stanowimy wystarczającego wówczas waloru, zwłaszcza gdy wysunięta obecność amerykańska, dominującego mocarstwa morskiego, czy wcześniej brytyjska, jest w całym perymetrze, prawda? Od Bliskiego Wschodu przez basen Morza Czarnego, Morze Bałtyckie, nasze terytorium, już nie mówiąc o Azji. Innymi słowy, takie siły działają wówczas na decydentów w Waszyngtonie, że my możemy być za mali, żebyśmy utrzymali tą naszą strategię opierania się o mocarstwo morskie. Innymi słowy, w przypadku dalszego słabnięcia Stanów Zjednoczonych może być tendencja do dealowania ponad naszymi głowami. Ona już jest widoczna, nie tylko w przemówieniach Trumpa, ale też w innych rzeczach. Jeżeli spojrzymy na mapę Eurazji i zobaczymy, że wysunięta amerykańska obecność jest wszędzie, gdzie są główne skrzyżowania strategiczne, szlaki handlowe oraz tak zwane obszary pośrednie łączące główne siły geopolityczne, czyli Bliski Wschód, Morza Azji Wschodniej oraz Europa Środkowo-Wschodnia, to Amerykanie zarówno w Azji, jak i na Zatoce, jak i na Bliskim Wschodzie są wypierani. I to samo Rosja próbuje robić tutaj. Innymi słowy, musimy termometrem badać siłę Stanów Zjednoczonych i wolę zaangażowania w tym regionie po to, żeby amerykańska polityka wspierająca Międzymorze jako wyłącznie wymiar wojskowy nie spowodowała brak kompletnego pola manewru u nas. Przez pole manewru rozumiem nie to, że raptem się mamy przeorientować na Rosję, ale na przykład autonomiczne myślenie o modernizacji sił zbrojnych, niezależnie od na przykład środków rozpoznania Stanów Zjednoczonych czy NATO. Myślenie o tym, że NATO może być formułą tymczasową, bo Rzeczpospolita chcielibyśmy, żeby była sprawą wieczną, a sojusze są tymczasowe. I amerykańska obecność w Eurazji też nigdy nie była od początku wszechświata. My musimy o tym pamiętać, właśnie podejmując decyzję o modernizacji sił zbrojnych, o tym, jak rozmawiamy z partnerami. Powiem więcej. Wydaje mi się również, że jeżeli, i powiem to otwarcie, jeżeli myślimy, że NATO w sensie instytucjonalnym i w ogóle jako sojusz swoją siłą wspiera projekt Międzymorza, to uważam, że jesteśmy w świecie sprzed wczoraj. W bardziej wierzę w koalicje chętnych tak zwanych, w Stany Zjednoczone, które będą chciały do pewnego stopnia utrwalać, powstrzymywać rewizję rosyjską na tym kierunku oraz na przykład w kraje skandynawskie. Kluczem jest też Ukraina, o czym zaraz powiem. I jeszcze jedną rzecz powiem. Otóż pamiętajmy, że dla Europy Zachodniej w kontekście gry o równowagę sił, a o to zawsze chodzi, od czasów odkryć geograficznych i powstania dualizmu na Łabie, a już w szczególności od czasu rozbiorów i braku nowoczesnej państwowości na tym obszarze, który kiedyś był pierwszą Rzeczpospolitą, który ten obszar gospodarczo nie mógł konkurować z Europą Zachodnią, jesteśmy strefą zgniotu, strefą buforową między lądem a morzem i
konflikty między lądem a morzem, między Rosją a strefą brzegową, ogniskują się u nas. I moim zdaniem naszym obowiązkiem jest próba zawsze uniknięcia, jeśli to jest tylko możliwe. Nie zawsze jest to możliwe, ale uniknięcia. Do tego jest potrzebne prowadzenie własnej polityki, na przykład właśnie modernizacji sił zbrojnych oraz poszukiwania doraźnych sojuszników i powtórzę, Ukraina jest tu kluczem. Nawet gdyby Amerykanie mieli się za ocean wycofać albo zmienić swoją strategię zaangażowania na przykład na tak zwany onshore balancing, czyli strategię, gdzie mają punkty wejścia i wyjścia, bo w tym kierunku to zmierza, że zachowujemy tylko punkty wejścia i wyjścia, stąd jest rotacyjna obecność. Bardzo łatwo ją zwinąć. Bardzo łatwo podjąć decyzję, że nie uczestniczą ci żołnierze w walce. Bardzo łatwo komunikować ponad naszymi głowami, że te bazy nie strzelamy. Pamiętajmy o tym, dlatego że to już się wykuwa w głowach w Waszyngtonie. Jest to naturalna tendencja do balansowania. Jednym z podstawowych zarzutów, który spotykał politykę brytyjską jako mocarstwa morskiego, było to, że było perfidnym Albionem, gdyż balansowała system cały czas pieniędzmi i wojskiem. Otóż Amerykanie między innymi dlatego w zimnej wojnie byli zaangażowani fizycznie w Europie, żeby nikt nie zaczął myśleć, że mogą postępować jak perfidny Albion, w ten sposób uniemożliwiając indywidualną grę swoich sojuszników, którzy byli bardzo pewni, że w miarę pewni oczywiście, że Amerykanie będą i będą walczyć. Powinny się lampki nam zaświecić z rotacyjną obecnością, że Amerykanie zmierzają w kierunku bardziej brytyjskiej polityki w tym zakresie. I nie to, że ideologicznie są skłonni do tego, tylko mają coraz bardziej ograniczone zasoby w relacji do wyzwań, które mają. I tu kończąc już, bo mam tendencję oczywiście do przesadnie długiego mówienia, to jest tak zwany małe międzymorze, mały plan międzymorza, dotyczący krótkoterminowego naszego zagrożenia, dlatego że Rosja będzie słabła z czasem, jeżeli nie wygra teraz. Natomiast jest wielki plan dla Rzeczpospolitej, która z powodu swojego położenia geograficznego może rozstrzygnąć na swoją rzecz rywalizację z Rosją. Do tego polega, do tego potrzeba jednak wielkiej strategii, która nie będzie łatwa i będzie zmienna w czasie. Przede wszystkim musimy tu wspomnieć o uwarunkowaniach tak zwanego long durée, długiego trwania geopolitycznego i skutków dualizmu gospodarczego na Łabie, gdzie my staliśmy się peryferiami systemu gospodarczego świata. Na to nałożyło się ustecznienie społeczne, pańszczyzna i tak dalej, i tak dalej, że nie mogliśmy z siebie wykrzesać sił, innowacyjności, kapitału, który mógłby konkurować z zachodnią Europą. I trwa to do dnia dzisiejszego. Emigracja do Londynu na zmywak jest wyraźnym tego przykładem. Nie możemy się wydobyć z tej peryferyjności. I postawię śmiałą tezę. Otóż państwa Europy Zachodniej, Zachód nie jest zainteresowany zmianą pozycji peryferyjnej Rzeczypospolitej. Jest zainteresowany w istnieniu Polski akceptującej ład światowy i podział pracy, który się utrwalił po wielkich odkryciach geograficznych, tak jak jest teraz. Jako stabilizatora też systemu. Na jakichś wynegocjowanych warunkach z Rosją, która też jest niezbędna, scalająca Heartland Eurazjatycki, do równowagi w systemie całej Eurazji. W związku z tym my nie możemy przebić nigdy sufitu, a musimy to zrobić, żeby pokonać tą Rosję, o czym mówiliśmy, w czym się zgadzamy. O tym może, jeżeli będę miał szansę jeszcze powiedzieć. Dobrze. Takie pytanie, może nie pytanie, ile widziałem po panu profesorze, że tak nie do końca się ze wszystkim pan profesor zgadzał, jeśli chodzi o naszą wielowiekową peryferyjność. Ale być może to w kolejnej turze. Do pana redaktora mam takie pytanie. Otóż spotkałem się z tezą, że budowanie Międzymorza wbrew pozorom nie jest skierowane przeciwko Rosji, że nie potencjalnie osłabiłoby pozycję Rosji, ale wręcz odwrotnie, osłabiłoby Unię Europejską, tym samym pomagając Rosji w prowadzeniu polityki. Bo nie chodzi o samo zbudowanie Międzymorza, co o jego budowanie, o budowanie go nie w ramach Unii, ile raczej obok Unii. Co pan redaktor na ten temat ma do powiedzenia? Przepraszam, ale koledzy już zaczęli, to ja też tak uchylę się. Za czym postaram się może przejść później do tego. Krótka może najpierw do tego, krótka uwaga do tego, co Jacek mówił. Tak, dzisiaj jeszcze ten system, jeśli patrzymy na to z punktu widzenia teorii
Wallersteina, no to mamy dzisiaj ten jeden system z jednym centrum, tyle tylko, że właśnie ten autor tej całej koncepcji przewiduje, że na dniach, czyli to oczywiście mówimy o long durée, gdy mówimy o na dniach, ten system prawdopodobnie się rozpadnie i w efekcie tego rozpadu albo powstanie nowy jeden system światowy z innym centrum, bądź ten system światowy podzieli się na dwa systemy światowe z dwoma centrami. Tak więc jest tutaj jakiś ruch, tak przynajmniej autor tej koncepcji mówi i to możemy być, jeśli mówimy o takich, to jest taka koncepcja postmarksistowska, tak? To będzie związane, zmiana tego systemu będzie związana ze zmianami no właściwie systemu i stosunków produkcji w Europie, czyli kryzysem tego liberalnego kapitalizmu. Tak więc z tej perspektywy jest nawet jakaś szansa, że po tych stuleciach peryferializacji no mamy jakąś szansę zagrać na tę zmianę. Mamy jakąś szansę. Teraz do kwestii Międzymorza. Ja mam jedną podstawową wątpliwość, bo mnie zawsze w szkole uczono, a to był dobry Uniwersytet Warszawski, jeszcze za komuny, czyli to był bardzo dobry uniwersytet. I czegoś mnie nauczono. Tak, zawsze się z tego szczycę. Że zacznijmy, zresztą to w tradycji też myśli polskiej, że powinniśmy zawsze wychodzić od możliwie precyzyjnych definicji terminów, na temat których dyskutujemy. I dla mnie no, Międzymorze jest pewną koncepcją, ja traktuję wężej, o wiele bardziej wąsko niż to próbował zdefiniować Przemek, no to jest to konkretna koncepcja polskiej dyplomacji, która była realizowana tak naprawdę w drugiej połowie lat 30. No i zgodnie z zamierzeniami jej autorów służyła ona temu, żeby zbudować blok regionalny pomiędzy Niemcami a Rosją, który służyłby upodmiotowieniu tych państw naszego regionu właśnie wobec obydwu mocarstw. No i obawiam się, że tak zdefiniowane Międzymorze dzisiaj jest nierealizowalne. No tu dokładnie między innymi przyczyny opisał Przemek. Duża część naszych partnerów w regionie nie będzie chciała równoważyć geopolitycznych wpływów jednego i drugiego mocarstwa. Dlatego ja wolałbym mówić o sposobach zapewnienia podmiotowości polskiej polityki zagranicznej przez budowanie polityki regionalnej. No, wszyscy się co do tego zgadzamy, no, chociażby dlatego, że jak wiemy, ta polityka Międzymorza się nie udała. No, i nie wiem, po co reanimować, mam takie wątpliwości, po co reanimować trupa i po co odstraszać ewentualnych naszych partnerów. I teraz krótko odpowiedzmy na pytanie, co mogłoby być taką podstawą tej podmiotowej polityki. Ja myślę, że tutaj państwa naszego regionu być może nie łączą tego ogólnego rodzaju interesy geopolityczne, bo chyba nie łączą, ale jeśli popatrzymy na konkretne interesy, ja zawsze wskazuję na ten interes związany z surowcami energetycznymi, to tu widzę ogromną szansę dla polskiej polityki zagranicznej i ogromny argument, żeby Polska tę pozycję podmiotową miała. Przez ostatnie 25 lat, jeśli idzie o surowce energetyczne, no my ulegaliśmy
no nazwijmy tak, dyktatowi naszych partnerów, bo nie tylko chodzi tutaj o partnera rosyjskiego, który ma dominującą pozycję na tym rynku, ale ta dominacja była wspierana przez drugiego naszego partnera, czyli poprzez Niemcy. I ta współpraca energetyczna, której symbolem były właśnie Ruhro i ropociągi, no to ona w ten sposób można byłoby ten geopolityczny sens tej współpracy definiować właśnie poprzez te rurociągi, które przebiegały ze wschodu na zachód, bo one tak naprawdę determinowały naszą no, przedmiotową pozycję w regionie. I tutaj to, co ja dzisiaj widzę i to, co jest ważne w tej polityce, która jest prowadzona obecnie, że próbuje się zapewnić nie tylko dywersyfikację dostaw surowców energetycznych dla naszego kraju, ale również możemy po raz pierwszy mieć pewną nadwyżkę. Myślę tutaj przede wszystkim o nadwyżce gazu, no, która może być tym argumentem, realnym argumentem dla naszych partnerów, żeby robić realną politykę regionalną. No bo gdy mówimy o polityce regionalnej i mówimy o naszych partnerach, to przede wszystkim powinniśmy zadać sobie pytanie, co my jesteśmy w stanie im zaoferować. No bo jeśli sobie odpowiemy na pytanie, że ogólną koncepcję no, geopolityczną i że jak się razem złączymy, połączymy, to będziemy podmiotowi wobec Rosji i Niemiec, no tak myślał Beck w drugiej połowie lat 30. i wiemy, jakie były tego efekty. I to, co jest realnym argumentem dla nas do budowy na realnych podstawach, nie na deklaracjach, nie pustych ideach, no to są moim zdaniem właśnie owe surowce energetyczne, ale żeby to był ten nasz atut w budowie polityki regionalnej, budowie pozycji regionalnej, no to musimy doprowadzić do tego, że wybudujemy no, konkurencyjną sieć gazociągową, ropociągową, czy w ogóle konkurencyjną sieć infrastrukturalną północ-południe, co z pewnym wysiłkiem, ale jednak robimy. Czyli ja bym starał się to myślenie nasze o podmiotowej pozycji sprowadzać do jak najbardziej wymiernego, realnego konkretu, który jesteśmy w stanie naszym partnerom zaproponować, tak, żebyśmy my mieli realną kartę, realny argument wobec nich, żeby oni razem z nami tworzyli ten regionalny alians. No bo powiedzmy sobie szczerze, no sytuacja między innymi wskutek 8 lat rządów, jeśli chodzi o politykę regionalną, wygląda po prostu fatalnie. No, mamy złe stosunki z Litwą i nie mamy co gorsze pomysłu, co dalej. No nie mamy de facto stosunków z Białorusią, z Mińskiem. O tym to można byłoby całą dyskusję przeprowadzić. Na pewno stosunki, co do których tutaj się wszyscy zgadzamy, z Ukrainą, które są kluczowe, chociażby z punktu widzenia geopolitycznego dla Polski, są dalekie od tego, jakie byśmy chcieli mieć. Czyli na tym samym, już na poziomie tych stosunków dwustronnych widzimy problemy. Dopóki my nie odbudujemy tych stosunków dwustronnych, to marzenie o szerokim aliansie geopolitycznym, regionalnym no jest po prostu mrzonką, bo my musimy stosunki z tymi trzema krajami naprawdę odbudować, no bo bez tego nie wyobrażam sobie polskiej polityki regionalnej. Jak sami Państwo wiecie, to nie jest i nie będzie to takie proste, bo
odbudowa tych stosunków będzie trwała latami, bo jak będą patrzyli, jak patrzą na nasi partnerzy? Nasi partnerzy właśnie patrzą bardzo wymiernie. I jak popatrzymy sobie na politykę polską ostatnich 25 lat, no i powiemy, no słuchajcie, my tutaj będziemy mieli ten argument, będziemy mieli nadwyżkę gazu w regionie, będziemy mogli go wam sprzedać, no i w ten sposób będziemy mogli się uniezależnić od Rosji i tworzyć ten alians. No to nasi partnerzy patrzą na ostatnie 20 lat naszej polityki i no bo dyplomacji się takich rzeczy nie mówi wprost, ale pomyślą sobie tak, no dziwne, 20 lat konsekwentnie kolejne rządy uzależniały się od dostaw gazu rosyjskiego, konsekwentnie kolejne rządy podpisywały niekorzystne w sposób oczywisty umowy gazowe dla Polski, a teraz nagle im się coś zmieniło. No niestety w tej długiej perspektywie nasi partnerzy mogą powątpiwać w nasze intencje, no bądź mogą pomyśleć sobie, no tak, teraz Polacy proponują nam wielki sojusz, ale rząd się zmieni, przyjdą siły, które te nazwijmy je siłami postkomunistycznymi, które rządziły Polską i tę politykę zmienią i ta polityka powróci do tej normy. Czyli już, żeby nie przedłużać, reasumując, ja bym widział próby, znaczy tak, te próby odbudowy pozycji regionalnej Polski, bo tak to nazwijmy, bym zaczął od zupełnie podstawowych rzeczy, czyli naprawy stosunków z naszymi sąsiadami. To mi się taka narzuca bardzo dobra koncepcja. Wiem, że to mało ambitnie brzmi, ale mi się to kojarzy z koncepcją ówczesnego doradcy Erdogana, ówczesnego podkreślam, premiera Davutoğlu, późniejszego ministra spraw zagranicznych i Davutoğlu, który właśnie miał taką koncepcję zero problemów z sąsiadami. Powinniśmy przede wszystkim starać się odbudować stosunki z naszymi najbliższymi sąsiadami i ja mam jakieś takie przeczucie, że bo dzisiaj to w modzie krytykować i Giedroycia i Mieroszewskiego, ale ja coś mam taką intuicję, że tak naprawdę dla polskiej polityki regionalnej jednak kluczowy jest obszar ULB, czyli ten wektor wschodni. Chociażby dlatego jest kluczowy, że my tego prawdziwego wektora wschodniego w jakimkolwiek czasie przewidywalnym, myślę tutaj o wektorze polityki z Rosją, tak, o wektorze moskiewskim, mieć po prostu nie będziemy. Dlatego dla mnie kluczowym jest dla szans polskiej polityki regionalnej odtworzenie, odbudowa stosunków z tymi trzema krajami i dopiero kiedy nam to się uda, a to będzie trwało latami, bo zobaczmy, nie mamy pomysłu, tak naprawdę nie mamy pomysłu, co zrobić z Litwą, co zrobić z Białorusią, też nie mamy jakichś pomysłów, co zaproponować Ukraińcom, tak, żeby te stosunki miały ten poziom, który byśmy chcieli. No dlatego ja bym zaczął od odbudowy tego mniejszego wektora na kierunku wschodnim i proponował, żebyśmy tak szli krok po kroku. Jak to zrobimy, to idźmy dalej, żeby, bo ja się zgadzam z takimi opiniami, że jeśli idzie o politykę wschodnią i politykę regionalną, my jesteśmy dobrzy, czy dosyć dobrzy w wymyślaniu ogólnych koncepcji, no tylko z tą realizacją już nam idzie gorzej. Tak więc zacznijmy od takiej realnej, trudnej,
dyplomacji, która jest no, taką ciężką pracą i być może dla widzów jest nudna, ale to bez tej podstawy no, to jest ten twardy grunt, na którym będziemy mogli zrobić ten krok w kierunku regionu i w kierunku naszych sąsiadów. Trzeba ten kawałek twardego gruntu wreszcie zdobyć, żeby ta polityka trzymała się na tej podstawie. Panie profesorze, czyli polityka regionalna jak najbardziej tak, ale Międzymorze jako trwały projekt geopolityczny już nie. Nie udało się 80 lat temu, więc teraz też nie ma prawa się udać. Zgadza się pan z tym? Ja w tej definicji. Proszę państwa, myślę, że po pierwsze, to szkoda tracić czasu na dywagację na ten temat, że politykę powinniśmy mieć realistyczną, dalekowzroczną, w zgodzie z sąsiadami, z poparciem wiodących mocarstw Zachodu i pozbawioną iluzji, czyli dobrą. Tak? No to się chyba wszyscy zgodzimy. Rozmawiamy zatem o konkretach. Po pierwsze, zacznę od pewnego zastrzeżenia teoretycznego. Doceniając rozmaite szkoły politologiczne, a mając wykształcenie czy bazę historyczną, później dopiero zostałem przekwalifikowany na politologa, z pewnym dystansem podchodzę do tych wszystkich teorii o mocarstwach morskich, o Heartlandzie, innych takich rzeczach, w myśl tezy, że historia Francji od początku do końca nie zmierzała ani do Austerlitz, ani do Sedanu, no chociaż obie rzeczy się wydarzyły. Więc nie teoretyzujmy za dużo pod tym względem, bo diabeł tkwi w szczegółach. Ostatnia uwaga teoretyczna, pewnie wszyscy państwo słyszeliście, to akurat tutaj nie padło w czasie naszej dyskusji, ale pokój westfalski miał być tym przełomem w naturze stosunków międzynarodowych, odkąd już tylko aktorzy państwowi mieli rozstrzygać o wszystkim, po czym dokładnie w tym samym roku wybuchło powstanie na Zaporożu i zmieniło układ sił w Europie Środkowej. Więc coś, co jest prawdą dla jednego regionu, niekoniecznie dla pozostałych. A zatem wracając do głównego interesującego nas tematu. Po pierwsze, więcej optymizmu. Nie jest tak, że nic nam się tu w okolicach nie udało, wszyscy do nas podchodzą z dystansem i na nic nie mamy pomysłu. Nieprawda. Przecież dopiero co powiedziałem, że mamy wyraźną konsolidację dziewiątki bukaresztańskiej, która obejmuje wszystkie państwa bałtyckie, w tym Litwę. Moment. Czy ja powiedziałem, że nic nam się nie udało? Nie. No nie mamy na nic pomysłu. Nie mamy na nic pomysłu. Nie mamy pomysłu na Litwę, nie mamy pomysłu na Ukrainę. No dobrze. Pominąłeś sprytnie. Nie. Mamy jednolite stanowisko z Litwą w zakresie obecności wojskowej wiodących państw NATO na wschodniej flance, tak? Mamy jednolite stanowisko z Litwą w zakresie zwalczania Jamał-2, tak? Razem ostrzegamy przed ekspansjonizmem rosyjskim. A problemem w relacjach polsko-litewskich przecież nie jest geopolityka, tylko relacje na tle mniejszościowym. To jest istotny problem. I tu możemy dywagować, czy mamy pomysły, jakie. Mamy. Z czego nie wynika, że możemy publicznie o tych wszystkich pomysłach mówić. Tak? Ja zwróciłbym uwagę państwa jednak na fakt, że polityka w swej naturze jest dynamiczna i ciśnienie zagrożenia zmienia sposób myślenia. A mówiąc konkretnie, co jest warunkiem rozerwania sojuszu wyborczego aliansu rosyjskiego na Litwie z mniejszością polską? Przecież nie apelowanie do jednej czy drugiej strony, tylko zmiany w prawie wyborczym na Litwie. I dopóki Litwa tego nie zrobi, to tego nie osiągnie. Innymi słowy, przyjęcie modelu polskiego, czyli zniesienie progu wyborczego dla mniejszości, leży w interesie państwa litewskiego. I nie jest to kwestia, czy my ich ładnie poprosimy, czy nie. O to ich proszą Rosjanie, tak? Atakując Ukrainę. Wbijają im do głowy, nie chcecie mieć zielonych ludzików, rozwiążcie ten problem polityczny. Nie ulegajcie iluzji, że jak można zdeputinizować przestrzeń medialną południowo-wschodniej Litwy, czyli Wileńszczyzny. No, nie lituanizując, tylko polonizując. Dopuszczenie mediów polskich do tego obszaru leży w żywotnym interesie państwa litewskiego, albowiem jest jedynym skutecznym, potencjalnym instrumentem złamania propagandy rosyjskiej. I tak dalej. To możemy wchodzić w rozmaite szczegóły. Mamy. To, przepraszam, bo teraz się troszeczkę zdenerwuję zaraz. No, to my nie mamy, nie mieliśmy przez 25 lat
byliśmy kordonem odsunięci od naszych Polaków, nie mieliśmy żadnych narzędzi, państwo polskie nie było państwem, nie prowadziło niezależnej polityki, no jednak w ciągu tych 25 lat, jak sam, patrzmy długo, żeby nie było, bo ja nie krytykuję, bo tak zrozumiałem, że ty tak no dobrze, ale pół roku agresja, działalności moment. Agresja rosyjska na Ukrainie, która ukazała wielu ludziom rzeczywistość w jej istotnym wymiarze, nastąpiła w 2014. Nowa epoka się liczy od tego momentu. To ja powiem tak. Nie było powodu. Nie wiem, jaki był powód, że Polska nie potrafiła wpłynąć na działanie, i to, bo to nie tylko o mniejszość litewską, o mniejszość polską na Litwę chodzi. To jest jedno z najgorszych, nie wiem jak to nazwać, tak? No, to co zrobiono, czy tego czego nie zrobiono z mniejszością polską, to jest jedna z największych grzechów polskiej polityki zagranicznej ostatnich 25 lat, bo państwo polskie było niepodległe przez ostatnie 25 lat moim zdaniem i dysponowała środkami wpływania na mniejszość polską w różnych krajach, tak żeby mniejszość polska realizowała polskie interesy. To, że tak nie było, no jest jednym z największych skandali w polskiej dyplomacji i tu nawet trudno mi jest dyskutować, bo mnie od razu dobrze, mi się podnosi. Zmienimy spotkanie na dyskusję na temat mniejszości polskiej w tym kraju, co jest oczywiście istotnym problemem. No, ale to trochę ale tak jednym, w tym no kierunku. Tak, no, no to chciałem pokazać, że nie jest tak, że nic nigdzie się nie udaje. Gdzie no to jest ja problem, mówię, to jest. Że przez 25 lat tak, się ale w ogóle nic nie udało. No nie. No. Czy państwa bałtyckie są w NATO? Są. Nie, czy mamy w tym swój udział? Mamy. Powiedziałeś mniejszość. To ja mówię, że są ogromne zapóźnienia i państwo polskie wykazało się kompletną nieskutecznością, niezrozumiałą wręcz. I tyle. Zgoda, tak. My zgadzamy się, że w kwestiach mniejszości są problemy, z czego nie wynika, że nie mamy pomysłu na nic. Tak? I nic się nie udaje. I znowu mówię, nie mówiłem, że nie macie pomysłu na nic. Dobrze, mówiłeś długo, teraz ja. Więc wracamy do kwestii geopolitycznej, tak, do problemu Międzymorza, na którego drodze do realizacji z sukcesem stoją problemy mniejszościowe oczywiście. Tak? Natomiast nie są jedynym problemem do rozwiązania. I nie są niemożliwe do rozwiązania, są trudne oczywiście. Natomiast zgadzam się co do tego, że rdzeniem tej koncepcji oczywiście zawsze była Litwa, Ukraina i Białoruś z polskiego punktu widzenia. Natomiast sytuacja jest jaka jest, to znaczy trudno w tej chwili snuć jakieś projekty na temat współdziałania politycznego z Białorusią. Sytuacja jest bardzo dynamiczna w kwestii ukraińskiej, gdzie faktycznie w ciągu ostatnich 2 lat nastąpiła rewolucja geopolityczna. Ten naród w swej masie był co najmniej nie wrogi Rosji, podczas gdy w tej chwili jest odwrotnie. I to nam Putin załatwił. Nie mieliśmy w tym jakiegoś wielkiego udziału. Sprytna polityka Władimira Władimirowicza dała nam ten podarunek, którego nie należy zmarnować oczywiście. Natomiast też się pewnie zgodzimy co do tego, że kondycja państwa ukraińskiego jest słaba i jego przyszłość jest nadal nieznana. Z kolei tutaj do uwag pana doktora się zgodzę chętnie z tezą, że obecny system protekcji wojskowej rozciąganej przez NATO i w gruncie rzeczy Stany Zjednoczone nad Europą Środkową ze swej natury jest czasowy i nie znamy horyzontu czasowego trwania tego systemu, jak każdy system światowy, on tam ileś potrwa, czy on potrwa lat kilkadziesiąt, tak byśmy sobie życzyli, czy nawet dłużej, im dłużej tym lepiej dla nas. Natomiast jest to pewien czas dany Rzeczypospolitej do stanięcia na własne nogi. Polska polityka musi odejść od formuły, która była modna w poprzednich dziesięcioleciach, to znaczy my mamy świetny pomysł, a wy za niego zapłaćcie. Pieniądze nam da Unia Europejska, wojsko Stany Zjednoczone, a my nie będziemy zużywali własnych zasobów na własne cele polityki zagranicznej, bo jesteśmy mali, słabi i nic nie znaczymy, więc najlepiej pod kogoś się podczepić. To oczywiście jest formuła nieskuteczna. Ale zdobycie poparcia opinii publicznej, a kraj demokratyczny, rząd demokratyczny musi zdobyć takie poparcie, jest niezwykle trudne, szczególnie jeśli chodzi o naszych sąsiadów wschodnich. No zobaczmy, jak wygląda kwestia
na przykład kredytu dla Ukrainy. No, a kiedy odda, jakie pieniądze, czy to, a oni, jak oni się zachowują i tak dalej. No to albo prowadzimy politykę, usiłując środkami materialnymi będącymi w dyspozycji Polski oddziaływać na rzeczywistość, albo tylko wygłaszamy jakieś deklaracje czy życzenia, oczekując, że ktoś z jakichś powodów je spełni albo nie. Tak się oczywiście polityki prowadzić nie da. W związku z tym mamy środki oddziaływania materialnego. Proszę zauważyć, że poprzedni rząd zadeklarował, co nie znaczy, że wydał, 6 miliardów 270 euro, 270 milionów euro na stabilizację strefy euro, co było promilem funduszu stabilizacyjnego, nie miało żadnego znaczenia dla powodzenia czy nie całej koncepcji, a przekraczało wszystkie fundusze Unii Europejskiej wydane w poprzedniej perspektywie budżetowej na Partnerstwo Wschodnie. A Polska ma takie poczucie, że bez Unii to już w ogóle by nie miała żadnych środków materialnych dla oddziaływania na wschodzie. Bo w poprzedniej, to znaczy do 2013 roku, 2007, faktycznie 2009, bo wtedy startowało Partnerstwo Wschodnie, więc 2009-2013 Unia wydała około 4,5 miliarda euro na Partnerstwo Wschodnie, a Polska zadeklarowała na stabilizację strefy euro ponad 6 miliardów, jak powiedziałem. I tutaj nie widać jakiejś refleksji na temat tego, że mamy taki instrument oddziaływania na otoczenie międzynarodowe w tej skali, no, którego możemy użyć na tym kierunku albo na innym. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki kierunek jest newralgiczny i na jakim możemy wystąpić jako gracz główny, a na jakim jako niedostrzegalny. No, bo te 6 miliardów funduszu stabilizacji strefy euro jest, jak powiedziałem, poniżej 1% całego funduszu. Więc w tym wymiarze ma to oczywiście znaczenie. Trzeba pamiętać o dynamizmie wytworzonym także przez przemiany na zachód od Polski. To jest może trochę poetyckie stwierdzenie, ale proszę sobie uświadomić, że od czasu Ottonów, czyli od czasu Świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego, po raz pierwszy, 2 lata temu, polityczność Niemiec, czyli mówiąc wprost, to czy rządzący Niemcami przedłużą swój mandat wyborczy do dalszego rządzenia zależy od rozstrzygnięć problemów polityki śródziemnomorskiej, a nie środkowo-wschodnioeuropejskiej. To kryzys imigracyjny zdecyduje o przyszłości politycznej w kolejnych wyborach, a nie kryzys w Donbasie czy wojna w Donbasie. I w ten sposób Niemcy, który przez wieki, a powiedzmy przez ostatnie dziesięciolecia w Unii Europejskiej, były wiodącym krajem tworzącym politykę wschodnią Unii Europejskiej, są zmuszone przez ten kryzys do zajęcia się polityką śródziemnomorską i minimalizacji skali zaangażowania i zużywania środków na kierunku wschodnim, gdzie są zresztą rozczarowane obopólnie. Niemcy są rozczarowane Rosją, a Rosja rozczarowana Niemcami. Co nie znaczy, że gra jest zamknięta. Widzimy, że mamy codziennie zamach. Z każdym zamachem popularność partii radykalnych i w Niemczech, i we Francji będzie rosła. A tak się składa, że partie radykalne są prorosyjskie. I wprowadzenie w życie postanowień świetnego, moim zdaniem, bo to był potężny sukces. Szczyt NATO w Warszawie był politycznie potężnym sukcesem Polski. Ja nie zgadzam się tutaj z tezą, że można łatwo wycofać rozmieszczone oddziały. One działają na zasadzie garnizonu niemieckiego, przepraszam, garnizonu alianckiego w Berlinie Zachodnim w czasach zimnej wojny, gdzie przecież nie potęga tego garnizonu, bo każdy się zgodzi, że siły sowieckie rozmieszczone w Niemczech Wschodnich plus armia NRD-owska zdławiłaby wojskowo ten garnizon w ciągu kilkunastu godzin. Natomiast decyzja o otwarciu ognia do żołnierzy amerykańskich, brytyjskich i francuskich była czym innym niż o otwarciu ognia do policji zachodnio-berlińskiej. I podobnie jest w przypadku Łotwy, Estonii, Litwy czy Polski. Mamy duży sukces w postaci rozmieszczenia anglosasów. Bo proszę pamiętać, że musimy wysyłać pewne message, informacje polityczne, przesłania polityczne na Kreml w języku, w kodzie kulturowym, który jest tam czytany tak, jak chcemy, żeby był czytany, a nie błędnie interpretowany. Innymi słowy, Rosjanie poważnie traktują anglosasów. I jeśli mamy w Estonii Brytyjczyków, na Łotwie Polaków, a propos tego, czy mamy jakiś pomysł, tak? I Kanadyjczyków, którzy z kolei są ze względów wewnętrznych, wyborczych, bo trzecią narodowością w Kanadzie po anglosasach i Francuzach są Ukraińcy. Związani są z naszym regionem, nie tylko sentymentem, ale kalkulacją wyborczą własną. Mamy Kanadyjczyków zatem i mamy Amerykanów w Polsce, to te państwa z racji pewnej, nazwijmy to, wojskowej twardości i wiarygodności anglosaskiej są rzeczywistym instrumentem odstraszania w rozumieniu
procesu decyzyjnego na Kremlu, jakim oczywiście przy całym szacunku nie byliby Portugalczycy, czy Włosi, czy Belgowie. Gdyby tutaj się, bardzo dobrze, gdyby przyjechali, ale to nie oni rozstrzygną. I w tym rozumieniu jest to sukces bardzo poważny. Natomiast od decyzji do wdrożenia mamy jeszcze jakiś czas, a w przyszłym roku mamy wybory w Niemczech i we Francji, a w tym roku mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, a co się dzieje w Turcji widzimy. To wszystko oddziałuje na proces wprowadzania w życie tych decyzji. Nie wiemy, jaką część sceny politycznej w Niemczech w przyszłym roku zajmie Alternative für Deutschland, Pegida, jaką część sceny zajmie Front National, jaka będzie polityka przyszłego lokatora Białego Domu i kto nim będzie, też nie wiemy. I to wszystko oczywiście powoduje, że po pierwsze naturalnie musimy się liczyć z tym dynamizmem czasowym i tu się w pełni zgadzam, że choćby kalkulacje w zakresie modernizacji Wojska Polskiego i zakupów sprzętu muszą być pod tym kątem prowadzone. Jednocześnie musimy sobie uświadomić, że jedynym czynnikiem siły liczącym się w wymiarze ilościowym w regionie poza Polską są te państwa, na które wskazałem, czyli Ukraina i Rumunia. Reszta nie są, są za małe, żeby o czymkolwiek rozstrzygały. Rozumiejąc jednocześnie, że te państwa nie posiadają psychologicznej zdolności odstraszania Rosji. Bez względu na to, jak jest w rzeczywistości, co zawsze podkreślam na wykładach dla moich studentów, decyzje są podejmowane na bazie obrazu rzeczywistości w umysłach decydentów, a nie na bazie rzeczywistości. Więc bez względu na to, jaka jest rzeczywistość, Polska, Ukraina i Rumunia swoim potencjałem wojskowym nie odstraszają Rosji i nie mamy możliwości zbudowania takiego potencjału, który by ją psychologicznie odstraszał w przewidywalnej przyszłości. Natomiast z drugiej strony zauważcie Państwo, że Rosja mająca ambicje bycia mocarstwem światowym po wielu miesiącach walk zdobyła Debalcewę, co jest stacją kolejową wielkości Koluszek skombinowaną demograficznie z Łowiczem. No to jak na mocarstwo światowe to nie jest to oszałamiający sukces przy stracie iluś tam tysięcy żołnierzy. Więc też nie należy popadać z kolei w taką psychozę, że oto wszechmocna Rosja zaraz tutaj wszystkich pozałatwia. To się zgadzam, że perspektywa zdolności rosyjskich też jest czasowo ograniczona, co jest z kolei dodatkowym elementem ryzyka. Znaczy Rosja może odbierać obecną sytuację na zasadzie teraz albo nigdy. Bo NATO będzie się konsolidować zapewne, chyba że wyniki wyborcze w tych państwach, na które wskazałem, pójdą dla nas bardzo źle. Albo przynajmniej stworzą wrażenie w umysłach decydentów na Kremlu, że źle poszły. Bardzo dziękuję, panie profesorze. I teraz zanim, znaczy rozumiem, że pan doktor będzie chciał na pewno uzupełnić coś od siebie. Oprócz tego bardzo proszę o podjęcie również takiego wątku, a mianowicie udziału Chin w ewentualnej konsolidacji regionu. Tutaj mówię również o tym projekcie Jedwabnego Szlaku. Bardzo proszę. Kilka rzeczy. Tak jak powiedziałem, mamy wymiar wojskowy, mamy wymiar gospodarczy. Gospodarczy zwłaszcza w longue durée z odrzuceniem peryferyjności Rzeczpospolitej. Moim zdaniem bez odrzucenia peryferyjności polityka nasza będzie tylko odtwórcza, gdyż źródło siły jest w dominującym mocarstwie morskim w Waszyngtonie i wszyscy patrzą tam na Ukrainie, a nie do nas. Dlatego nie byliśmy w formacie mińskim i tak dalej, bo nie jesteśmy w koncercie mocarstw. Czyli w czymś takim, co jak ktoś nie będzie, wszyscy co siedzą przy stole. W 2004 byliśmy. Właśnie, ciekawe, dlatego żeby układ sił trochę inny, ale nie byliśmy teraz, gdy są działania wojenne, można powiedzieć. I gdy armia rosyjska jest po modernizacji. Więc innymi słowy, źródło siły jest w Waszyngtonie, my świecimy blaskiem odbitym, więc nie jesteśmy źródłem siły i myślenie o Międzymorzu w wydaniu naszym jest tylko po prostu, no, jest pustą formułą. Nie stanowimy źródła siły. Odpowiedzią na to byłoby to, co powiedziałem w longue durée, stworzenie źródła siły w Rzeczypospolitej. Musi mieć to przede wszystkim wymiar gospodarczy, o czym zaraz powiem. W tym kontekście, o którym pan wspomniał. Natomiast jeszcze w kontekście wysuniętej obecności amerykańskiej i tutaj test, które pan profesor. Po pierwsze muszę jedną rzecz ad vocem powiedzieć. Otóż nieważne, czy się nam podoba, że istnieje ląd i morze i wysunięta obecność i tak myślą w Waszyngtonie, a to jest źródło naszej siły i my musimy myśleć, co knują. To po prostu jest proste, nawet jeżeli nie mają racji, to oni tak widzą tę rzeczywistość, o której pan wspomniał. I posługują się takimi terminami. I to jest rzeczywistość, w której my się poruszamy, bo my skorzystamy z ich siły, żeby przetrwać. Dobrze byłoby też zerwać tę zależność, tylko to nieproste jest. Najlepiej mieć własną siłę. Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Otóż
Nie uważam, że szczyt warszawski był wielkim sukcesem Polski. Chcę to też powiedzieć, żeby nie uśpić naszej czujności. Po pierwsze, nie wiadomo, kiedy będą te wojska. Po drugie, ich rozmieszczenie dokładne nie jest znane, a zapewniam Państwo, że to ma bardzo duże znaczenie, w której części państw bałtyckich będą konkretne jednostki oraz w której części Polski będą konkretne jednostki. Ma to fundamentalne znaczenie z punktu widzenia teatru wojskowego operacji. To bardzo mi na przykład dużo powie, jak Amerykanie podchodzą do bezpieczeństwa Polski. Terytorium Polski jest centrum grawitacyjnym każdego konfliktu o istnienie NATO z udziałem Rosji, nie państwa bałtyckie, terytorium Rzeczypospolitej. A zatem w przypadku jakiegokolwiek napięcia to Polska będzie zarówno przedmiotem wojskowego oddziaływania w wypadku otwartych działań zbrojnych, jak i będzie przedmiotem dyplomatycznego oddziaływania, żeby zostać wyłączona ze wspólnej akcji sojuszniczej. Wnioski pozostają Państwu, jakie z tego płyną. Nie mamy tożsamości interesów ze Stanami Zjednoczonymi w tym zakresie. Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Jeżeli naszym celem jest to, żeby Rosja ostatecznie była słabym państwem i żebyśmy zbudowali to Międzymorze, nawet w sensie wojskowym, to w pewnym momencie będziemy mieli sprzeczne interesy z Amerykanami, bo Amerykanie nie będą chcieli, żeby Rosja była słaba i słabsza od Międzymorza i Rzeczypospolitej. Taka jest brutalna prawda, dlatego że w grze o równowagę w Eurazji zaburzy to Azję Środkową, zaburzy to oddziaływanie na Pacyfik i zaburzy to w ogóle tak zwany Heartland, którym właśnie się tak posługują. Jest to historycznie powtarzalna historia. Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Otóż bardzo trudno jest znaleźć źródło siły dla Polski. Właśnie z tego powodu, że po odkryciach geograficznych źródłem siły były morskie szlaki handlowe, które pozwoliły generować bogactwo w Europie Zachodniej, a to uruchomiło procesy społeczne odpowiednie. Skutki tego trwają do dnia dzisiejszego. Bez stworzenia nowego źródła siły, które zmieni peryferyjność Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, bo spójrzmy na mapę. Jeżeli spojrzymy na mapę bez uwarunkowań naszych kulturowych i historycznych, gdy my ciągle patrzymy na ten zachód, to Europa Środkowo-Wschodnia jest większa niż Europa Zachodnia. W trójkącie Bałtyk, Morze Czarne, Adriatyk naprawdę dużo można stworzyć. Tylko z jakiegoś powodu nie wytworzył się tam kapitał, a za nadwyżki tego kapitału inwestycje i siła, która przekładała się na siłę polityczną organizmów państwowych tego obszaru. Bez zmiany tego zawsze będziemy strefą buforową między tym naporem lądu i strefą brzegową Europy. Innymi słowy, pomysłem na zbudowanie siły jest stworzenie innego obszaru handlowego niż Europa Zachodnia, ale nie mówię tu o pewnych, mówię o przyszłości tak na poważnie. W jakiś sposób trzeba stworzyć obszar, który będzie spinał basen Morza Bałtyckiego, Skandynawię, handel z całego Atlantyku przez Morze Bałtyckie, Polskę na południe. Ukraina jest tu niezbędnym elementem i dobrze, gdyby nie była w wojnie, nie byłaby państwem upadłym, rozdarta i miała spójny rząd, który dba o dobro Ukraińców. Polska i Ukraina są kluczowymi obszarami. Kotwiczą w ogóle Eurazję całą, w samym centrum. Cały handel z Azji zapina się wokół Ukrainy i Polski, łącząc się ze zlewnią Atlantyku. Spinamy Bałkany, całe południe, aż do Bliskiego Wschodu, przez Morze Czarne, Bosfor, Dardanelle i Morze Śródziemne. Tak wyglądał handel, oczywiście na koniach, tam osłach już momencik, przed wielkimi odkryciami geograficznymi. Nie byliśmy pokrzywdzeni wówczas w rozkładzie sił i pracy. Jedno zdanie poparcia. Polska i Ukraina mają monopol tranzytowy w regionie. Tak jest. I zróbmy z tego siłę. Tyle tylko, że to jest słabością, dopóki nie osiągamy pewnej siły. Teraz nie mamy tej siły, w związku z tym wszyscy jadą jak po autostradzie. No. I musimy szukać w Waszyngtonie, w Londynie w 1939, w Paryżu, w Napoleonie i tak dalej, i tak dalej. Musimy przekroczyć ten próg. Nie umiem odpowiedzieć, jak go przekroczyć, chociaż o tym myślę. Ale bez tego będzie to wszystko tylko odtwórcze i w sposób naturalny nasza konfrontacja z Rosją będzie odblaskiem rywalizacji w systemie o równowagę między na przykład Stanami, Wielką Brytanią a Rosją, tak, taką słabszą, mocniejszą, zawsze imperialną z powodu geografii. Takie jest moje zdanie. Dwa zdania o Chinach. W modelu teoretycznym
Chińczycy chcą odwrócić zależność bogacenia się państw systemu morskiego stworzonego po wielkich odkryciach geograficznych poprzez makinderowską w swojej wizji budowę szlaku lądowego z Chin przez masy lądowe Eurazji do Europy, gdzie Europa Środkowo-Wschodnia jest naturalnym zakotwiczeniem tej nowej magistrali handlu światowego. I takie są wręcz oficjalne plany chińskie. Wynikają z czystej geostrategii. Są wielkim planem, romantycznym nawet można powiedzieć, co nie musi oznaczać, że jest pozytywnym w sensie, bo romantyzm często jest karany. Wielkim planem odwrócenia biegunów handlu światowego, odwrócenia naturalnej, strukturalnej dominacji mocarstw morskich Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych po to, żeby Chiny stały się rdzeniem systemu. I tu zaczyna się bardzo trudna gra dla Polski, dlatego że nasze bezpieczeństwo w chwili obecnej zależy od Amerykanów, od systemu morskiego. Nasze aspiracje przez ostatnie 25 lat były w kierunku tego systemu, ale przyznajmy, nie jesteśmy w stanie dogonić Europy Zachodniej w obecnym systemie gospodarczym. I Chińczyków zamierzenie jest to, i geografia tu sytuuje Polskę i Ukrainę jako główny hub. Tylko nie możemy mieć wojny po drodze, zniszczenia w wypadku tej wojny, która na przykład za rok może przyjść, czy za 3 miesiące, czy za 2 lata. I po drodze może się wydarzyć to, co się stało w Turcji. Ja nie mówię o puczu, tylko o tym, co Erdogan robi z wpływami amerykańskimi w tej chwili. Dlatego, że to, co Erdogan robi, to dla mnie z punktu widzenia geostrategii, geopolityki, to jest wycinanie wpływów morza i Amerykanów, a zatem uznał, być może jest wariatem, ale uznał, a to jest obowiązkiem każdego polityka, żeby szukać źródła siły, że źródło siły Turcji i jej przyszłość nie jest związana z gwarancjami bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Uważam, że jeżeli zrozumieją to przywódcy w całej strefie zgniotu, aż po Bałtyk, może być kaskada następstw, bo to pokazuje, że Amerykanie są słabi. Turcja od 1945 roku była całkowicie zależna od Stanów Zjednoczonych. Sowieci żądali cieśnin tureckich i Turcy musieli się związać z Amerykanami. I od tej pory tak to zawsze było. To, co robi Erdogan, i to robi w sposób taki, że nie pozostawia miejsca na zachowanie twarzy Amerykanom. Powoduje, że albo, jak gdyby mój wniosek jest taki, że albo zwariował, albo uznał, że źródło sił jest gdzie indziej. Ale ja nie mówię, że w Rosji, bo to nie jest takie przeorientowanie. Być może uznał, że to, jak postępują teraz Amerykanie, jak są słabi albo mocni, jak postępuje Rosja, jak buduje się nowy jedwabny szlak, jak w regionie równowaga sił się zmieniła i jaką Turcja sama ma siłę, jako państwo, wojsko, ekonomia, że samemu bez tych gwarancji będzie lepiej, bo te są dla niego obciążeniem w polityce. Przyszłość, i to niedługa, pokaże, czy Erdogan miał rację, czy nie miał racji. Natomiast obserwujmy to, bo to będzie miało moim zdaniem bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa naszego i to w najbliższych miesiącach i latach. Pokaże nam pewną odpowiedź na intermarium i pokaże nam też kwestię, jak Rosja będzie patrzyła na to, a to może zmienić równowagę sił tutaj też w naszym regionie. Ja pozwolę sobie taką jedną uwagę do tego, co Jacek powiedział. Pan przedstawiając mnie, było powiedziane, że jestem historykiem filozofii. No to z tej dziedziny jedna moja uwaga, Jacku, że jeśli będziemy na poważnie, jeśli będziemy te obydwie teorie traktowali na poważnie, a mianowicie teorię geopolityczną i teorię systemu światowego, to są to w tej czystej postaci teorie skrajnie deterministyczne. To znaczy tyle, że możemy sobie tutaj pogadać, a rzeczywistość międzynarodowa, i nie mamy tak naprawdę, i świadomość ludzka nie ma na rozwój tej rzeczywistości międzynarodowej tak naprawdę żadnego wpływu. Czyli w skrajnym przypadku polityka nie ma sensu. No bo decydują tak naprawdę ogólne, bardzo abstrakcyjne prawa historii, na które człowiek wpływu nie ma. W czystej postaci. W czystej postaci są to skrajnie deterministyczne. Muszę jedną rzecz powiedzieć. No nie jest tak, dlatego że to prezydent Xi Jinping, przewodniczący Xi Jinping, w 2013 roku pewnie na jakiejś naradzie podjęli decyzję o planie makinderowskim. Samo się to nie zrobiło.
uznali, że Amerykanie, budując membranę wpływów, robiąc pivot na Pacyfik, forsując koncepcję wojny powietrzno-morskiej, nie pozwolą Chinom uzyskać niezależność transportową na morzach i oceanach świata i na morzach przybrzeżnych i muszą, żeby wyrwać się z pułapki średniego dochodu przez masy lądowe Eurazji. Muszą, bo mają hybrydowość swoją geopolityczną, ale to oni podjęli decyzję sami, ryzykowną zresztą swoją drogą i być może przedwczesną. Znaczy rozmawiamy na dwóch poziomach. Ty mówisz o poziomie, znowu wracasz do poziomu politycznego, ja mówię o poziomie teoretycznym. Na poziomie teoretycznym w tych teoriach świadomość ludzka nigdy nie dobiega do prawdziwego rozwoju rzeczywistości. Ona jest zawsze zapóźniona. No tak, tak jest, no ja na to nic nie poradzę, tak to było wymyślone i Xi Jinping może różne rzeczy mówić, a jeśli traktujemy tę teorię poważnie, no to musimy się z tym pogodzić, no bo sens tych teorii jest właśnie, polega na ich skrajnym determinizmie. Ja będę się co do tego upierał. Ja nie mówię, że to nie są schematy, z których nie należy korzystać, ale to są schematy, które... Raczej nie, mam wątpliwości, czy pomogą nam w robieniu polityki. Raczej schematy, które służą rozumieniu polityki. Rozumieniu, czyli post factum. Czyli po tym, co już się stało. Ja bardziej jestem przywiązany do faktów niż do teorii. W związku z czym po pierwsze pozwolę sobie zauważyć, że nie mamy żadnych doświadczeń. Chiny będą pierwszym takim państwem, które się najpierw zestarzeje, zanim się wzbogaci. Co wynika z 30-letniej polityki jednego dziecka. Nie wiemy, jak społeczeństwa w takiej strukturze demograficznej funkcjonują. Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę państwa, że a propos Rosji, tego, czego życzą sobie Stany Zjednoczone, że Rosja otrzymała od prezydenta Obamy ofertę współpracy w postaci resetu. Ewidentnie była to oferta, której istotą była wola oderwania Rosji od współpracy z Chinami i ofertę tę odrzuciła w brutalny sposób, albowiem jest mentalnie niezdolna do uznania się za sojusznika Stanów Zjednoczonych, co oczywiście leży w naszym interesie, żeby tak było jak jest, tak? Bo gdyby Rosja zechciała być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, no to jej potencjał przebija nasz i byłaby atrakcyjna, ale na szczęście nie jest i nie będzie, nie przewiduję tego, żeby Rosjanie byli w stanie taką woltę wykonać, chociaż leży to w ich żywotnym interesie narodowym, natomiast Rosja nie jest rządzona zgodnie ze swoim interesem narodowym, tylko zgodnie z interesem klanu siłowików na Kremlu i tak to będzie. Kwestionowałbym też tezę o tej wolcie tureckiej jako dalekosiężnym planie politycznym. Nie przeceniałbym horyzontów politycznych Erdogana, który tak tam na 100 lat do przodu widzi i coś tutaj kombinuje. Uważam, że jest to wynik gry, która została w ostatnich miesiącach przeprowadzona między zestrzeleniem samolotu rosyjskiego, reakcją rosyjską, dotkliwą gospodarczo i wynikiem tej reakcji oraz kalkulacją pozycji własnej wewnątrz tureckiej w stosunku do armii, która jest przecież ostoją kemalizmu, czyli świeckości Republiki Tureckiej. I ta kombinacja raczej krótkoterminowa niż połączona z absolutnie nierealistycznymi wyobrażeniami o zdolności odtwarzania Imperium Osmańskiego, spowodowała taką właśnie kombinację. W związku z tym, jakie wnioski stąd dla Polski? Po pierwsze, uważam, że strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jako jedyną realnie na dziś istniejącą siłą i perspektywicznie w dającej się przewidzieć przyszłości istniejącą siłą wojskową, która jest w stanie zapewnić ochronę militarną przed ekspansjonizmem rosyjskim, musi pozostać w przewidywalnej przyszłości fundamentem polityki polskiej. I w ramach tej protekcji wojskowej, o której mówiłem już poprzednio, należy starać się budować konstrukcję regionalną po to, gdyby z jakichś powodów ta protekcja kiedyś tam ustała, nie upaść, tylko stanąć na własnych nogach. Natomiast każde działanie, które by skracało ten okres protekcji, czy ją osłabiało, jest oczywiście fundamentalnym uderzeniem w interesy bezpieczeństwa Polski. I ostatnie zdanie w tym wystąpieniu. To nie jest tak, że Amerykanie grają i naszymi rękami wyciągają jakieś kasztany z ognia, czego oczywiście nikt tu nie powiedział, tak, dla jasności. Natomiast czasem można w publicznej debacie takie coś usłyszeć. Jest dokładnie odwrotnie. Też proszę nie przeinterpretowywać tego, co powiem. To znaczy nie chcę powiedzieć, że to Polska steruje Stanami Zjednoczonymi, ale Polska czyni wysiłek, niekiedy skuteczny,
na rzecz przyciągnięcia zainteresowania Stanów Zjednoczonych do naszego regionu, albowiem to Polska nie może żyć w sąsiedztwie Imperium Rosyjskiego na jednej planecie. Stany Zjednoczone mogą i żyły od początku swojej niepodległości. Dziękuję. Jeszcze kilka słów uzupełnienia, panie doktorze. Oj tak, no wiadomo. Kilka słów. Co jest bardziej fascynującego niż to? No więc, zgoda, że pamiętajmy tylko, że gwarancje bezpieczeństwa są też gradowalne. No, moim zdaniem na przykład Beck, już abstrahując od wielkiej wizji, popełnił taki błąd, że nie zrozumiał, że nie ma linii komunikacyjnych z mocarstwem morskim, które jest no, jednak trochę za morzem, prawda? Mówi o Brytyjczykach. I bardzo ciężko przyjść Polsce z pomocą. Ale chodziło o 92 dywizje francuskie. A nie o 4. Wiem, ale Beck mówił tak strasznie, że zawarł pakt z największym mocarstwem morskim, przecież to świetne osiągnięcie. I chodzi o to, że są strategie antydostępowe, jest rozwój technologii, Bałtyk jest strefą wyłączoną dla działań bojowych. Bardzo będzie ciężko utrzymać zdolność do dominacji w powietrzu przez NATO i Stany Zjednoczone nad Polską, już nie mówiąc o Bałtach w wypadku wojny, już nie mówiąc o ciężkim sprzęcie, trzeba mieć śrubki, ropę, wszystko to musi jeździć, tego nie ma i tak dalej, i tak dalej. Są realności, jest pewna realność. Realność. I musimy oceniać codziennie termometrem, czy ona jest. Nawet wymagając tego od Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? I powiem coś kontrowersyjnego. Znowu to mania na temat wielkości Rzeczpospolitej i jej położenia. Otóż bez nas się nie da utrzymać systemu światowego amerykańskiego, bo my jesteśmy centrum grawitacyjnym. I jak my mówimy, bez strzelania, nie mówię, że to jest dobry pomysł, bo jasne, ale mówimy. Nie, my dziękujemy bardzo, w ogóle niech ta Rosja się jakoś dogada i coś się wydarzy, a my też zadilujemy, to Amerykanie mają problem. Przede wszystkim my też, ale po drodze jest Ukraina, Białoruś, dlatego że Rosja jest słaba. Rosja jest słaba. I dobrze byłoby uzmysłowić w Waszyngtonie, rozegrać tę grę w ten sposób, a przynajmniej mieć tego świadomość, bo to stwarza przestrzeń czasową nam, żebyśmy przeżyli do momentu, gdy Rosja się rozpadnie i będziemy mogli podjąć wielką grę na odwrócenie peryferyjności przy wykorzystaniu nowych źródeł sił, jeżeli się pojawią. Jeżeli nie, to przyjąć jakąś strategię adaptacyjną, bo zawsze te źródła siły migają, gdzieś się pojawia, znika i tak dalej, i tak dalej. Właśnie dla trwania Rzeczpospolitej i jej siły. I no, pewnie chciałem coś jeszcze powiedzieć, ale już nie mam pomysłu. Teraz będzie czas dla publiczności. To jest spotkanie wokół tygodnika, więc zostawiliśmy pół godziny na te pytania. Taka prośba ode mnie, aby pytania miały formę pytań, były 2-3 zdania, nie krótkie wypowiedzi lub dłuższe. Pewnie nie tylko jedna osoba chciałaby się o coś naszych tutaj gości zapytać. Ja bym chciał skierować pytanie do pana profesora. Pan profesor jednej ze swoich książek, ale także w różnych wypowiedziach, które można przy okazji takich spotkań wysłuchać, postawił taką tezę, że jednym z elementów, który negatywnie wpływa na siłę Polski w stosunkach międzynarodowych, jest stan mentalny polskiego społeczeństwa, taki brak gotowości do znoszenia kosztów związanych z realizowaniem podmiotowej polityki. Czyli każdy rząd, który postawi na arenie międzynarodowej w sposób twardy i zdecydowany nasze interesy, jest od razu uważany za awanturniczy, za antyeuropejski, wsteczny, czy tutaj różne można używać przymiotniki. I moje pytanie do pana profesora jest takie, jak pan uważa, co można zrobić, żeby ten stan mentalny polskiego społeczeństwa odmienić, a jednocześnie uniknąć takiej moim zdaniem pułapki przejścia z poczucia słabości i kompleksów do takiego poczucia arogancji i przeszarżowania. Oj, to tylko tyle, co chciałem. Dziękuję. Nie jestem socjologiem, więc trudno mi wymyślić taki scenariusz. Natomiast po pierwsze muszę powiedzieć, że tak, przyznaję się do tej tezy, ale ona powstała przed kryzysem imigracyjnym. Postawienie się rdzeniowi unijnemu, a konkretnie Niemcom w zakresie kryzysu imigracyjnego
najwyraźniej cieszy się powszechnym poparciem, a przynajmniej przeważającej części poparciem obywateli polskich. I to jest pierwszy od wielu lat przypadek, kiedy powiedzenie twardego nie silniejszemu partnerowi nie spotkało się z potępieniem opinii publicznej jako awanturnictwo, tylko z solidaryzowaniem się zaplecza politycznego rządu ze swoim rządem. Więc po pierwsze myślę, że jest to pokoleniowe i na szczęście mija. Znaczy to, co było charakterystyczne dla dwóch poprzednich dekad, w sytuacji, w której po pierwsze wychodzono z tej mentalnej traumy, jaką była najpierw II wojna światowa, a później 40 parę lat komunizmu, z pewnym zachwytem, zresztą wówczas będącej w innej kondycji politycznej, finansowej, psychologicznej Unii. I pewne osadzenie się już w tych realiach i zdanie sobie sprawy z faktu, że największym osiągnięciem integracji europejskiej nie jest zanik interesów narodowych, tylko rozstrzyganie sprzeczności między nimi w drodze negocjacji, a nie na polu bitwy. Co nie znaczy, że tych sprzeczności czy choćby rozmaitości priorytetów nie ma. I pewne dojrzewanie polityczne moim zdaniem następuje. Ten proces już się rozpoczął, przykład podałem. Problem teraz polega jeszcze na tym, że na razie osiągnęliśmy poziom, w którym mamy powszechną zgodę na poparcie polityki, która zmierza do uchylenia przyjęcia ciężarów. No, a tym wyższym poziomem dojrzałości politycznej byłoby uzyskanie zgody na rzecz podjęcia ciężarów dla realizacji celu uznanego za słuszny. Uważam, że to drugie jeszcze przed nami. I myślę, że tu nie da się tego inaczej zrobić, jak przez właśnie pracę edukacyjną pokazującą, czy może promującą słynne powiedzenie Piłsudskiego, oczywiście ono w tej chwili nie jest aż tak dramatyczne, jak wówczas, gdy on to mówił, że wszyscy by chcieli niepodległości, ale takiej, która by kosztowała 2 grosze i 2 krople krwi. Więc oczywiście tak się nie da. I polityka każda, także polityka zaniechań, kosztuje. I to trzeba zrozumieć. Jestem optymistą. Myślę, że ten proces dojrzewania właśnie przez konfrontowanie się z rzeczywistością, przez uznanie, że jeśli chcemy mieć rezultaty materialne, no to musimy za nie zapłacić. Tak? Musimy uruchomić nasze środki finansowe albo nasze miękkie zasoby kulturowe, albo też przecież opłacone ich promocja, albo zasoby wojskowe, żeby jakieś tam cele uzyskać. To moim zdaniem zależy od tężenia aparatu państwowego, który też wymaga przecież uzdrowienia, od jasności przekazu ze strony wiodących polityków polskich do współobywateli, którzy powinni być traktowani poważnie, to znaczy którym nie powinno się opowiadać, że teraz będzie okres szczęśliwości, będziecie grillować i zajmować się ciepłą wodą w kranie, a reszta się ułoży, bo ci bogatsi i mądrzejsi za nas zajmą się nami i będzie dobrze. Tylko powiedzenie wszystkim, chcąc mieć rezultaty, musimy podjąć wysiłek i ponieść koszty polityki, którą uznamy za sensowną. Koszty mentalne, starcia z tym czy innym podmiotem zewnętrznym, koszty finansowe, niekiedy koszty ludzkie. I to wszystko trzeba będzie wytrzymać, więc sądzę, że taka jest tego odpowiedź, ale mamy oznaki dojrzewania, że tak powiem. A co z tą arogancją? Bo przyznam się, że wypowiedź pana ministra Wojciechowskiego teraz z Jordanii, jawny sforuje po prostu Niemców. Czy nie dostrzega pan profesor, że jest to pewna forma jakby tej właśnie przekroczenia tego poczucia własnej wartości i racji w tej kwestii na tą trochę drugą stronę? Bo... To jest bardziej skomplikowane, dlatego że arogancja to jest coś, co myślę, że precyzyjnie opisywałaby politykę wobec słabszych. Wobec silniejszych niekoniecznie. I takie jest moje doświadczenie z jednej z konferencji w Bukareszcie, gdzie Rumuni podeszli do nas i powiedzieli, Polska to jest taki kraj, który silniejszym potrafi powiedzieć nie. I było to powiedziane z głębokim szacunkiem. Więc to wszystko zależy od kontekstu, prawda? Nie należy maksymalizować kosztów osiągania jakichś celów przez zbędną retorykę trąbtadracką. Natomiast są takie sytuacje, w których myślę, że to jasne i twarde określenie własnej pozycji jest uzasadnione. Proszę mnie zwolnić z oceny tego konkretnego przypadku, bo go nie znam, nie słyszałem o tym. Tak, moje pytanie dotyczy
naszego zachodniego sąsiada również, także cieszę się, że ten wątek się tu pojawił, bo mówiliśmy o tym, jakie mamy relacje z Rosją, z Ukrainą, z Białorusią, z państwami bałtyckimi. Pojawił się wątek chiński, pojawił się wątek turecki. Natomiast za Odrą mamy kraj, którego bilans handlowy polega na tym, że oni nas kupili. W związku z tym, jakie, czy nie istnieje ryzyko, że to, o czym wszystkim sobie tutaj mówimy, nie będzie do zrealizowania w związku z zależnością gospodarczą Polski od Niemiec? To może to pytanie przekieruję do pana redaktora. Ta zależność jest faktem, no ale akurat to, z czego możemy się cieszyć, i to jest ten przykład pozytywny, bo o pozytywnych rzeczach też mówię, polskiej polityki regionalnej, no to to, że udało nam się, no powiedzmy może tutaj dużej zasługi akurat szczególnie naszej nie było, ale udało nam się ożywić ten Trójkąt Wyszehradzki. Udało się na go ożywić, no niewątpliwie główną zasługę ponoszą za to politycy niemieccy. Dlatego mówię, że nie nasi, bo akurat no, musimy za to podziękować politykom niemieckim. Ale to właśnie pokazuje, ten przykład pokazuje, że Niemcy, które są krajem dominującym w regionie i same tak się definiują, no nie mogą wszystkiego, tak? Bo to kwestia imigrancka, kwestia polityki imigracyjnej to nie jest jakaś tam jeden z punktów agendy w stosunkach pomiędzy Polską i Niemcami, czy Polską a krajami Europy Środkowo-Wschodniej. To jest niewątpliwie po listopadzie, grudniu 2015 roku, punkt numer jeden, najważniejszy. Ja zawsze mówiłem, że w agendzie stosunków polsko-niemieckich to będzie rzecz najważniejsza, no bo od tego zależy przyszłość nie tylko Angeli Merkel, ale całej elity, która w Niemczech rządzi, bo to nie jest tylko pomysł Angeli Merkel, tylko prawda jest taka, że wszystkie partie w Bundestagu, może poza jedną, czyli koalicjantem Angeli Merkel, są entuzjastycznie proimigranckie. No taka jest prawda. Tak więc to, co się teraz dzieje, no to jest poważny znak zapytania, który stoi przed całą klasą, która obecnie rządzi w Niemczech. I mimo to, mimo że to był numer jeden i mimo to, że możemy domyślać się, ja to obserwuję z zewnątrz, ale możemy domyślać, że nasi partnerzy niemieccy, żeby przekonać nas do jednak dyskusji na temat kwot, uczynili, jestem pewny, nie wiem tego, no bo mówię, no nie jestem w środku, to dyplomaci by wiedzą, ale też nie powiedzą. Ale sądzę, że Niemcy wytężyli całą swoją potęgę, żeby Polskę przekonać i kraje Europy Środkowej do tego, żebyśmy się jednak zgodzili na kwoty. No to jest pozytywne, bo myśmy na te kwoty nie zgodziliśmy. Co więcej, tej solidarności w ramach grupy najsilniejszemu państwu regionalnemu nie udało się rozbić. No, to z punktu widzenia, jakbyśmy tak popatrzyli właśnie bardzo realistycznie, to można powiedzieć cud. No cud. Jest już 8, 8 czy 9 miesiąc i na razie nie widać, żeby udało się tę solidarność w jakiś sposób nadwyrężyć. Tak więc no, moim zdaniem no, to pokazuje, że te takie proste schematy, że my żyjemy w regionie, w którym dominują dwa mocarstwa i dla manewru i ruchu polityki zagranicznej polskiej, podmiotowej nie ma
nie ma miejsca, no pokazuje, że no jak najbardziej jest. No, tylko mówię, to nie może być, ta polityka musi być kontynuowana i jak to będzie za 10 lat będziemy kontynuowali tę politykę, ona będzie nadal podmiotowa, no to możemy powiedzieć, że naprawdę osiągnęliśmy wielki sukces. Jeśli uda się nam właśnie przy tego rodzaju przedsięwzięciach utrzymywać solidarność, to dlatego, bo zobaczmy, co jest spoiwem. Konkretny interes, tak? Tak jak po stronie niemieckiej klasy politycznej też jest konkretny interes, bo może skończyć swoją karierę. No, tak i nasza klasa polityczna też myśli tą kategorią trochę, bo to co do tego też nie było wątpliwości. Ja komentując politykę Platformy, ja pisałem moim zdaniem to, że nie poparliśmy w listopadzie, to chyba było tak, w listopadzie państw z Grupy Wyszehradzkiej w kwestii imigranckiej i zgodziliśmy się na ich przegłosowanie w Radzie Ministrów Spraw Wewnętrznych. Moim zdaniem to był jeden z gwoździ do trumny rządu Platformy, no bo Polacy dobrze rozumieją, jeśli idzie o kwestie imigracyjne, gdzie jest ich interes i interes ich państwa. Tak więc to, żeby nie było, że tylko mówię pesymistycznie, bo nie jestem wielkim optymistą, to przyznam, to jest powód do tego, żeby i relacje z naszym zachodnim sąsiadem, które powinniśmy oczywiście kształtować delikatnie i z pełną dozą i zastosowaniem narzędzi dyplomatycznych, ale to pokazuje, jest możliwość gry, nie musimy mówić tak, tylko przywództwo niemieckie, zgadzamy się tylko na przywództwo niemieckie i nie ma żadnej alternatywy. No, jak widać, alternatywa jest. Można? Postaram się krótki komentarz, ale w istotnych rzeczach i w punktach. Po pierwsze, uważam, że rzeczywiście istnieje coś takiego jak przywództwo niemieckie w Unii Europejskiej. Problem polega na tym, że to przywództwo zademonstrowało swoją rażącą nieskuteczność. Ono wynika nie tyle ze spisku niemieckiego, Niemców, którzy by chcieli wszystko zdominować, ile z rozmaitych procesów, które się równolegle toczyły, z kryzysu strefy euro, z kryzysu migracyjnego, ze słabnięcia Francji i Włoch, z wyjścia Wielkiej Brytanii. W tym układzie pozycja Polski po pierwsze miała bardzo silne podstawy merytoryczne, i to wcale nie oparte na strachu, nie na tym, że oto powiedzmy 7 tysięcy imigrantów zdominuje Polskę etnicznie i będziemy mieli getta muzułmańskie i tak dalej. Wprost przeciwnie, mogliśmy całą retorykę i słusznie, to nie jest tylko jakieś tam zaciemnienie propagandowe, tylko taka jest rzeczywistość, to jest święta prawda, co powiem za chwilę, a mianowicie, że Polska nie mogła się zgodzić na to, żeby być miejscem przymusowego zesłania ludzi, którzy w Polsce mieszkać nie chcą. No, różne numery można z Polską robić, ale nie żebyśmy byli Syberią dla kogoś. Tak? Gdzie się ludzi wysyła, chociaż oni nie chcą mieszkać w Polsce, tylko w Niemczech. I pomysł w ogóle, można by się zapytać naszych partnerów z Odry, jak oni to widzieli, że będą w zamkniętych wagonach jechali ludzie do obozów w Polsce, gdzie będą trzymani pod strażą. Jak to brzmi, prawda? Bo jak się ich puści, no to pojadą do Niemiec, bo tam mają wielokrotnie większą opiekę socjalną i takie są uwarunkowania. Więc ten twardy powód, moim zdaniem, niewykonalności, zresztą jeśli zapytamy, jaka jest skuteczność programu dystrybucji kwot imigranckich, to ona chyba nie przekracza 400 osób. Tak? Nie, już powyżej 1000 jest. No już powyżej 1000, to rzeczywiście przy milionie to jest oszałamiające. We wszystkich krajach na nas. Tak, więc 160 tysięcy do podziału, udało tak. się powyżej 1000. I przy tych wszystkich żalach, bo to by można mówić o... Pamiętacie państwo Mistrale, a kto z państwa słyszał w głównych mediach polskich o Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Mulino pod Nowogrodem Niżnym, budowanym między czerwcem a 2011 roku, a marcem 2014 przez niemiecki Rheinmetall dla armii rosyjskiej i wykorzystanie know-how, jakie zostało przekazane przez Bundeswehr do logistycznego rozwiązania operacji inwazji na Krym. Tak? Więc mamy i takie rzeczy. Mamy współpracę w zakresie, czy mieliśmy w zakresie systemu satelitarnego dla Bundeswehr. Mamy wreszcie te wszystkie Nord Streamy i tak dalej, można by to wymieniać. A jednak przy tych wszystkich żalach myślę, że trzeba postawić jeszcze i taką tezę, że obecny rząd niemiecki z panią kanclerz Merkel na czele
jest potencjalnie najlepszym z możliwych, to znaczy następny będzie gorszy. Wszystko na to wskazuje w wyniku tego napięcia imigracyjnego i wyborczego, który będzie promował partie radykalne. Na dodatek nie udało się to, co było zamiarem amerykańskim, czyli przekształcenie Niemiec w głównego sojusznika amerykańskiego w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w Europie Środkowej, bo to było możliwe pod jednym warunkiem, że problemy bezpieczeństwa nie będą dotyczyły wymiaru militarnego. I zauważcie Państwo, że ten sam manewr na Dalekim Wschodzie w przypadku Japonii się udał. Japończycy dopiero co przyjęli zmianę w konstytucji umożliwiającą użycie wojska poza granicami i, że tak powiem, zmilitaryzowali się w sensie prawnym. Niemcy tego nie uczynili, nie uczynią i nie są zdolni do takiego kroku. Nie zastąpią tego. No, raczej rekrutacja obcokrajowców do Bundeswehry nie jest tutaj prognostykiem pozytywnym. I powiedziałbym tak, Niemcy, które zainwestowały miliardy euro w swoją pozycję w Europie Środkowej, zostały skonfrontowane z przejazdem kilkunastu amerykańskich pojazdów wojskowych przez tęż Europę Środkową, których skutek mentalny był w znacznej mierze odwracający te poprzednie lata inwestycji, a to wszystko zasługa Putina. Gdyby nie groźba Rosji, to te niemieckie inwestycje w mentalność, w obraz sytuacji postrzegania jej przez narody Europy Środkowej byłyby skuteczne. To wszystko jest w toku, jest bardzo dynamiczne, zważywszy na sytuację terrorystyczną w tej chwili w Niemczech i będzie od nas wymagało stosownej reakcji. Natomiast jest oczywiste, że w Waszyngtonie Niemcy będą zawsze postrzegani jako wiodący sojusznik w regionie tak długo, jak długo zechcą być sojusznikiem. Ale mamy doświadczenie lat 2003-2007 bodajże, kiedy Niemcy nie chciały być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych za Schrödera. No, 2003-2005 tak naprawdę. No 5, tak. I to, takie okresy się zdarzają. To przepraszam, malutki komentarzek. No moim zdaniem to była jednak pewna reorientacja, tylko wtedy tu chodziło o to, żeby budując ten wektor wschodni pozostać partnerem Amerykanów, ale na trochę lepszych już warunkach. Mała zmiana. Po dwa pytania teraz proszę zadawać i choć niezmiernie mi niezręcznie o to prosić, to proszę o możliwie krótkie wypowiedzi. Dzień dobry. Ja mam pytanie do doktora Bartosiaka. Wyżej? Wyżej, dobrze. Załóżmy taki scenariusz, że jednak Anglicy wychodzą z Europy. W Stanach Trump wygrywa i Ameryka idzie w izolacjonizm, czyli to są scenariusze, które są dla nas niekorzystne. Kolejna fala imigrantów zalewa Europę, Niemcy i Francja sobie z tym nie radzą. W przyszłych wyborach we Francji wygrywa Marine Le Pen i zaczyna się kolejne referendum. Zaczyna się zawierucha najprawdopodobniej, która się skończy, to jest hipotetycznie, rozpadem Unii. Wtedy tworzą się nowy ład, tak, w którym powiedzmy Polska i też w tej teorii całej Międzymorza mogłaby coś ugrać, stworzyć nowy środek grawitacji, który by przyciągnął do siebie Europę środkowo-wschodnią. To chciałem się zapytać, jak w takiej sytuacji, jak pan uważa, co wtedy robi Rosja? Czy oni rzeczywiście, oni chcą tutaj wjechać, Maniu, tak? I jaki niby mieli cel, żeby okupować Polskę, żeby tutaj wjechać? Ja rozumiem, że na przykład Estonia, Litwa, Łotwa czują się wielce zagrożone, ale Polska już jest 36-milionowym krajem. No i na tej Ukrainie nie dają sobie tak świetnie rady, chociaż nie jest to otwarty konflikt, ale czy oni tutaj rzeczywiście, mimo że byłoby takie rozmontowanie systemu europejskiego, czy oni by rzeczywiście chcieli tutaj oddziaływać w sposób siłowy? No i z drugiej strony, jeżeli by się kształtowała ta koncepcja Międzymorza po rozpadzie Unii, to jak by na to mogły reagować Niemcy? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Teraz. Dzień dobry, dziękuję. Ja mam dwa pytania związane z następującymi zagadnieniami. Pierwsza sprawa, jeśli można, jak panowie by ocenili, czy gdyby doszło do powstania z Polski państwa czegoś na kształt mniej lub bardziej państwa, mniej lub bardziej nacjonalistycznego o zacięciu militarno-faszyzującym, czy takie państwo mogłoby
stworzyć rzeczywiście, znaczy, czy byłaby to szansa dla Polski stać się czymś w rodzaju regionalnym, mniej lub bardziej mocarstwem, czy też raczej zagrożenie dla Polski, i które by mogło spowodować jej przyszłą mniej lub bardziej cywilizacyjną katastrofę. I druga sprawa związana już bardziej z kwestiami militarnymi, bo czasami się słyszy, że dla Polski ciekawy byłby może przykład szwajcarski, jak można organizować takie rzeczy jak obrona terytorialna i tego typu podobne sprawy. A mam pytanie tutaj natomiast, czy zdaniem panów może także Polska w przyszłości, może nawet już na teraz, mogłaby się też bardziej orientować na to, żeby zaczerpnąć wzory z niektórych państw Bliskiego Wschodu i Środkowej Azji, jak Iran, Izrael czy Turcja. Chodzi mi tutaj o to, czy panów zdaniem i ich wzory, ich uwojskowienia tych państw mogły być wzorem dla Polski, dla wzmocnienia ich naszego polskiego militarnej siły. Dziękuję. Pozwolicie panowie, tak, że ja odpowiem. Odpowiadam na pierwsze pytanie. W przypadku ostatecznego Brexitu i izolacjonizmu amerykańskiego, no niestety jesteśmy sami w grze kontynentalnej. Będą trudne decyzje do podjęcia, bo Niemcy będą próbowały zbudować hub wokół siebie, wokół swojej gospodarki, która jest monstrum, która musi mieć rynki zbytu i podporządkować sobie to politycznie. Będzie to okres napięcia. Będą trudne decyzje w Warszawie do podjęcia, bo my też przecież żyjemy z gospodarki niemieckiej. To nie da się zmienić. Mackinder to nazywał going concern. Nie da się zmienić tego po prostu w dwa dni. A za tym będą napięcia w zakresie bezpieczeństwa, siły, prawda, tych przełożeń politycznych. Rosja będzie szczęśliwa, dlatego że będzie blisko, albo już osiągnie, a państwa zachodniej Europy kontynentalnej zostaną zmuszone do tego, do zawarcia takiego albo dorozumianego albo wprost koncertu mocarstw. Jeżeli wcześniej się nie zapadnie gospodarczo, nie będzie miała problemów na Kaukazie i ciężkiej wojny na Ukrainie. Oczywiście gdybamy sobie tutaj, tak? Ale o to pan mnie pytał. I my będziemy mieli oczywiście trudną sytuację. Nie bardzo wierzę w taką sytuację, że bo Rosja, jeszcze jeżeli Amerykanie by wyszli, no i NATO byłoby tylko wydmuszką w ten sposób, to Rosjanie de facto osiągnęliby swoje geopolityczne cele w Europie. Dlatego, że ich celem jest zmiana architektury bezpieczeństwa. I to by się stało. Jeżeli by dano im jeszcze koncept mocarstw, który by się przekładał na ich pozycję gospodarczą, dobre traktaty handlowe, kwestie finansowania gospodarki przez Niemcy, Francję, tak jak było wokół I wojny światowej, to wówczas Rosjanie osiągną ten swój cel, moim zdaniem, jaki mają w tej chwili. Czyli nowe wynegocjowanie swojej pozycji. I wówczas no, my jesteśmy jednak dalej, prawda? No, mamy Białoruś, mamy Ukrainę, a poza tym Polska to nie jest pushover po prostu. No. Polska to jest bardzo silne państwo potencjalnie. Polski się nie da pokonać w małej wojnie. Nawet tej takiej, no nazwijmy to, niezbyt super udanej w zakresie tej naszej transformacji do 25 lat, w zakresie budowania naszych własnych zdolności. Rosja jest rozciągnięta na wielką granicę lądową, ma tyle zagrożeń, ma problemy z obsadzeniem wojska, bo ma problem demograficzny, tak? A wojsko musi być trochę bardziej teraz wyszkolone niż kiedyś. I to nie jest już 270-280 milionów Sowietów. To jest 130 malejącej demografii, 135 z ogromnymi problemami społecznymi, rozciągnymi na tyle frontów. Bałtycki, centralny, ukraiński, kaukaski, jeszcze Chiny na wschodzie dalekim, jeszcze trzeba mieć marynarkę i tak dalej. Można by o tym dużo mówić. Moglibyśmy sobie dać radę. Jest kwestia oczywiście nuklearna, ale to już też oddzielny temat. Co do kwestii wojskowej, padło pytanie. Ja uważam, że to dotyczyło, rozumiem, przyszłości, tak? Proszę mi przypomnieć, jak powinniśmy modelować w kontekście, jakby tam się właśnie tak gmatwała ta sytuacja. Uważam, że powinniśmy mieć wojska siły zbrojne zdolne do projekcji sił w regionie. Bez tego nie powstanie intermarium, tak swoją drogą. Rzeczpospolita musi, w związku z tym, że jest krajem nizinnym, jeżeli chce prowadzić podmiotową politykę i nie cierpieć na przykład na syndrom niemiecki obecnie, w zakresie prowadzenia tej polityki, musi mieć siły zbrojne zdolne do ofensywnej projekcji siły, bo kraj nizinny musi to mieć, bo inaczej ma problem. Dotyczy to sił powietrznych, ale Polska jest krajem lądowym, w związku z tym dotyczy to przede wszystkim wojsk lądowych. Więc najbliższym takim po prostu wzorem być może powinna być armia turecka w zakresie struktury, kompozycji,
ukierunkowania wydatków i tak dalej, i tak dalej. To też ogromny temat. Myślę, że można by o tym tak długo mówić, że chyba bym tu nie chciał. To ja dwa zdania jeszcze, może trochę więcej na ten temat. Pierwsze pytanie jest najprostsze, to znaczy a propos tej polskiej dyktatury faszyzującej, militaryzującej i tak dalej, to byłaby pełna tragedia. Znaczy, moim zdaniem pełna izolacja kraju i jego szybki upadek w złej sławie. Jest to pomysł na szczęście absolutnie nierealny. Co do systemu wojskowego Polski, można sobie zamarzyć i zaprojektować pewne rzeczy, natomiast mamy do czynienia z pewnymi twardymi wskaźnikami materialnej infrastruktury i wydolności. W ciągu poprzednich 8 lat rządów rozprzedano istotną część infrastruktury wojskowej. Nie jesteśmy, na przykład, gdybyśmy chcieli wprowadzić powszechny obowiązek służby wojskowej jak w Izraelu, to nie mamy infrastruktury do wyszkolenia kontyngentu poborowych, który rocznie ze względów biologicznych wypadałoby wcielać w szeregi. Po prostu tych ludzi nie ma gdzie zakwaterować, oni nie mają gdzie strzelać, nie mają strzelnic, nie mają poligonów. Nie prowadziło się od 2009 roku szkoleń podstawowych w jednostkach bojowych. Nie ma tego, nie da się zrobić. W ciągu 2-3 lat. Tak? No oczywiście w ciągu 15 się da, ale to trzeba pamiętać o tym horyzoncie czasowym pomiędzy osiągnięciem zdolności a oczekiwanym wystąpieniem wyzwania. Bo możemy sobie założyć, że za 20 lat będziemy mieli armię jakiegoś idealnego modelu i do tego zmierzać, tylko kto wie, jaka będzie sytuacja za 20 lat i co się wydarzy po drodze. Czy nie trzeba będzie walczyć za rok, czy za pół, czy za dwa. W związku z tym jest to wyzwanie również nie tylko w zakresie nakreślenia idealnego modelu armii, ale w zakresie maksymalizacji podniesienia zdolności bojowej Wojska Polskiego w stosunkowo krótkim czasie, za stosunkowo najniższe pieniądze, czy za dostępne pieniądze, może tak powiedzmy, z jeszcze dodatkową kalkulacją. Jeśli uznamy, że zagrożenie występuje szybko, to nie mamy czasu na rozwijanie własnej produkcji zbrojeniowej, a jeśli uznamy, że jest odłożone w czasie, no to rozwijamy własną, co jest oczywiście bardziej pożądane. Jeśli uznamy, że nie mamy czasu, to wydajemy szybko, kupując gorsze i drożej, no bo nam się śpieszy. Jeśli mamy czas, no to produkujemy własne, mamy lepsze i taniej i pewniejsze dostawy. A zatem, jak Państwo widzicie, istotna część tych decyzji zależy od oceny sytuacji geopolitycznej, od tego, kiedy wystąpi zagrożenie i co z tym możemy zrobić. I wzorowanie się proste na innych armiach, na przykład szwajcarskiej, jest, no oczywiście to jest popularne, tak, ale brakuje nam paru rzeczy. Alp nam brakuje na przykład na całym obszarze. Nie jesteśmy też tak, centrum finansowym świata, gdzie jak się na nas najedzie, to uderzy się w interesy finansowe wszystkich, którzy trzymają w naszych bankach pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Więc tego niektórych rzeczy się nie da powtórzyć. Ja uważam, że tutaj bardzo interesujące są doświadczenia brytyjskie ze szkolenia, ponieważ musimy rozwiązać problem polityczny, to znaczy wprowadzić taki system, który zyska poparcie wyborców. A to będzie możliwe w formie skrajnej, kiedy zagrożenie będzie tak wyraźne, że będzie za późno. Więc musimy najpierw wprowadzać takie rozwiązania, jakie są politycznie forsowalne. I myślę, że ten system brytyjski, nie będę go opisywał, bo nie ma czasu, ale jeszcze ze skombinowaniem z systemem fińskim czy estońskim jest słuszną odpowiedzią na owe wyzwania. To chyba wszystkie pytania, jakie były. Jeszcze pan redaktor. Ja już króciutko, żeby nie przedłużać, bo przychylam się do tego, do tego co koledzy mówią. Jedna uwaga. Musimy pamiętać, że po tym, co się stało na Ukrainie, no, pozycja geostrategiczna Polski uległa znacznemu, ale to naprawdę znacznemu pogorszeniu. My w tej chwili graniczymy z krajem, na którego terytorium trwa wojna, i na którego terytorium tę wojnę prowadzi nasz potencjalny wróg, no bo tak to musimy definiować. Dlatego uważam, że no powinniśmy naprawdę nad naszym bezpieczeństwem poważnie się zastanowić i no chociażby zacząć myśleć na poważnie o tym, żeby przeznaczyć na obronę kraju większe środki. Skoro Rosja wydaje 4%,
no to moim zdaniem jest nieodpowiedzialnością, jeśli my będziemy cieszyli się, że wydamy i to nie wiadomo, czy efektywnie 2%. Wiadomo, że tego nie można zrobić z roku na rok, bo tego się nie zrobi. O 100% się nie zwiększy, ale my musimy mieć jakiś plan, moim zdaniem, żeby pomyśleć poważnie o znaczącym, ale to jest ofiara będzie nas wszystkich, tak? To nie są żarty. No to jest pytanie, czy jesteśmy gotowi poważnie potraktować swoje własne bezpieczeństwo. I jest jeden, moim zdaniem, za tym stoi kluczowy argument. Im więcej będziemy wydawali pieniędzy na zbrojenia i im poważniej będziemy traktowali obronność naszego kraju, tym będziemy pewniejsi tego, że nasi sojusznicy będą chcieli swoje gwarancje wobec nas zrealizować. Tu jest oczywisty związek przyczynowy. Im więcej włożymy w ten interes, tym mamy pewność, że nam się, znaczy pewność, no pewności nigdy nie ma, no ale mamy większe gwarancje, że on się nam zwróci. Jeszcze jedno zdanie, bo nie odpowiedzieliśmy na pytanie o cele Rosji. Pół zdania, tak. Oczywiście, że nie grozi nam, że będzie Churko, a Puchtin i kraj przywiślański. Tak? Takich celów Rosja nie ma. Natomiast w skrócie, myślę, że mnie Państwo zrozumiecie, grozi nam scenariusz, który ja sobie określam roboczo jako Iwaniszwili. Innymi słowy, zademonstrowanie, że Polska jest sama, do niczego niezdolna, opuszczona przez sojuszników z awanturniczym rządem. Trzeba sobie wybrać inny, bo krótki konflikt zbrojny, uderzenie lotniczo-rakietowo-cybernetyczne, wobec którego obecnie Polska byłaby raczej bezradna, zademonstruje, że rząd się rzuca z motyką na słońce, a sojusznicy są daleko, bo nie zdążą zareagować, jeśli to będzie trwało 3 dni. Po czym w kolejnych wyborach Polacy wybiorą tych rozsądnych, którzy na wielkim rynku rosyjskim będą obiecywali zarabiać kokosy, nie pamiętając, że rynek to jest siła nabywcza, a nie terytorium, ani ludzie i że do Czech sprzedajemy więcej niż do Rosji. Zapytam się jeszcze Państwa, kto z Państwa chciałby się procesować przed sądami Federacji Rosyjskiej w swoich sprawach biznesowych i kto zainwestuje w Towarzystwo Ubezpieczeń i Inwestycji na Wschodzie swoje oszczędności. Ja tu jedną rzecz powiem, również taką powiedziałbym odważną. Otóż byliby tacy i zainwestowaliby, gdyby nie było władzy Kremla jednoczącej to państwo. Tylko Rosja byłaby przestrzenią właśnie słabą, ale dającą możliwości bogacenia się. I to daje szanse wielkie naszej gospodarce w ten sposób. No ale też nie republiką lokalnych bandytów. Zgoda. Ale są jak gdyby... No i to jest wielka strategia, którą musimy jak modelować, żeby Rosja była za 15 lat na przykład. Poprzez nasz sposób funkcjonowania. Bo to by zmieniło jak gdyby to uwarunkowania gospodarcze. To już moim zdaniem megalomania, że my nie stworzymy innej Rosji, a będzie jaka będzie. Bardzo proszę o ostatnie pytanie już. Tutaj może pana w drugim rzędzie. Dzień dobry. Mam pytanie, czy nie powinniśmy się trochę zainteresować zbliżeniem Rosji z Turcją? No ponieważ ono chyba następuje od momentu zestrzelenia samolotu rosyjskiego do przeprosin minęły, nie wiem, 3 miesiące. I widać, że bardzo szybko no, te stosunki się ocieplają. Czy to nie jest dla nas jakieś zagrożenie? I drugie pytanie, czy ewentualnie gdybyśmy sami zaczęli inwestować swoje siły zbrojne, na przykład własne rozpoznanie, czy to nie byłoby jakimś sygnałem ostrzegawczym dla naszych sojuszników? Polacy, po co wy kupujecie te awaksy? Nie ufacie nam? Lepiej ich nie kupujcie. Dziękuję. To może zaczniemy, to będzie ostatnia runda właściwie, odpowiedzi na to pytanie od pana redaktora, później pana profesora poprosimy wypowiedź i pan doktor zakończy. Ja tylko ten wątek erdoganowski, bo tutaj czuję się w miarę silny, żeby spróbować kilka słów. Być może jest tak, jak mówił Jacek, że Erdogan zwariował i stracił poczucie... Mówię być może. Ja tego też nie mogę wykluczać, bo tak być może. Ale być może jednak jest tak, że mamy do czynienia, nazwijmy to, bo tak to można nazwać, z turecką licytacją. I
Turcy rzeczywiście w ten sposób uprawiają dyplomację, że w trakcie licytacji potrafią zmienić zasady tej licytacji, wywracają stolik, potem wracają do tego stolika. Przypomnę, jak wyglądały negocjacje układu Unia Europejska, Turcja, właśnie wyglądały w ten sposób. No, to dyplomaci europejscy skarżyli się na ten sposób, no ale to było skuteczne, tak? Zamiast trzech i wymierne, zamiast trzech wynegocjowano 6 miliardów euro. I dlatego no, trzeba mieć nadzieję, że jednak ja pokładam nadzieję jednak w rozsądku, powiedzmy tak, no, w relatywnym rozsądku Erdoğana. To jest jednak polityk, który pokazał, że ma naturę gracza i to wytrawnego gracza, mimo tacy gracze też popełniają masę błędów. No to jest zrozumiałe, jak gra się o tego rodzaju stawki, że to zbliżenie, demonstrowane zbliżenie z Rosją, no jest grą na to, żeby potem usiąść do stolika z Zachodem, no i podbijać tę stawkę. Bo chyba jednak, tak mi się wydaje, Erdoğan zdaje sobie sprawę, że bez Zachodu rozwój Turcji no, będzie przebiegał w sposób bardzo utrudniony. A od tego rozwoju, również rozwoju gospodarczego, no, zależy jego baza wyborcza. No, oczywiście może wprowadzić ustrój kompletnie autorytarny, no ale jest jeszcze też taka druga możliwość, że on jednak ostro w sposób turecki licytuje. Ja uważam, że po pierwsze, tradycja polityczna turecka cała jest antyrosyjska. Imperium Tureckie zostało zniszczone przez ekspansję rosyjską. Po drugie, to co robi Erdoğan jest funkcją polityki wewnętrznej i nie jest to plan opracowany, dalekosiężny, wolty w polityce zagranicznej. Po trzecie, wątpię, aby był w stanie skonsolidować swoją dyktaturę. O tego typu rozstrzygnięciach decydują wielkie miasta, a wielkie miasta tureckie są raczej, nazwijmy to, kemalistowskie niż islamistyczne. I kim będzie tłumił te demonstracje? Wojskiem? Myślę, że nie. Zatem sądzę, że z polskiego punktu widzenia zagrożenie polega raczej na perspektywie chaosu w Turcji, pogłębiającego się chaosu i bezwładu tego państwa jako członka NATO. Przypomnę, że jest to druga co do wielkości armia natowska, a pierwsza w Europie w sensie liczebnym, a także po kaskadingu w ramach CFI ma niezły sprzęt. I ten chaos będzie oddziaływał zarówno w wymiarze imigracyjnym, jak i w wymiarze osłabiania związków z Zachodem. A podkreślę, że historycznie Turcy wygrywali tę grę wtedy, kiedy opierali się na anglosasach, a wtedy, kiedy opierali się, czy występowali przeciwko nim, to ją przegrywali aż do rozpadu. I jest to pamiętane. I ostatnia uwaga na temat turecki. Proszę pamiętać, że Turcy są jedynym narodem muzułmańskim, którego współczesna tożsamość narodowa nie jest zbudowana wokół islamu. Ona została zbudowana na tożsamości etnicznej. Zresztą nie mogę się oprzeć, powiem to. Polacy mieli w tym swój udział. Mianowicie główny ideolog nowożytnego nacjonalizmu tureckiego, Jalaleddin, naprawdę nazywał się Konstanty Pułkozic Bożencki i urodził się pod Łęczycą. I w ogóle wymyślał to wszystko po to, żeby skłonić Turków do etnicznego podejścia do osmanizmu, żeby zainspirować konflikt o ludy tureckie Azji Środkowej zdominowane przez Rosję. Ale doświadczeniem tureckim jest zdrada współwyznawców Arabów i Kurdów w okresie I wojny światowej, czy Albańczyków wcześniej, i zatem oddzielenie się od nich na bazie etnicznej. To jest też jedyny naród muzułmański, który nigdy nie był skolonizowany przez Europejczyków. Wprost przeciwnie, ma doświadczenie panowania nad Europejczykami, a nie odwrotnie. I to go istotnie różni. Na to nakładają się te kilkadziesiąt lat tradycji kemalistowskiej Świeckiej Republiki Tureckiej, która przecież była sukcesem w sensie geopolitycznym, biorąc pod uwagę punkt startu, dno upadku po I wojnie światowej. Stąd też myślę, że nie jest możliwy trwały zwrot prorosyjski. Raczej obawiałbym się właśnie chaosu i
jakiegoś kalejdoskopu zmian w Turcji, które będzie powodowało osłabianie czy groźbę rozpadu Turcji jako państwa, ale nie powstanie twardego podmiotu prorosyjskiego. Co do Ałaksów, znaj proporcjum mocium panie, że tak powiem, za Fredrom. To znaczy trzeba wiedzieć, jakimi funduszami Polska dysponuje i jakie są priorytetowe potrzeby Armii Polskiej. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy rozwijać w tej chwili obronę przeciwlotniczą, obronę cybernetyczną i inwestowanie w gadżety, które niczego nie rozstrzygną w tej sytuacji i będą jedynie sygnałem politycznym. To jest luksus, na który sobie obecnie nie możemy pozwolić. Co do Turcji, pełna zgoda co do tego, że rzeczywiście, że w dobie, gdy no, Turcja, generalnie że rzeczywiście, że pomyślność Turcji zależała na anglosasach. Tym bardziej mnie niepokoi to, co się dzieje w Turcji. Zważywszy na to wszystko, co panowie powiedzieli, prawda? Tym bardziej mnie to niepokoi, że tak Erdogan rozkłada siły w swojej głowie. Może my czegoś nie wiemy. Co do zestrzelenia samolotu. Moim zdaniem było to tak, że Turcja się czuje na tyle silna, że nie pozwoliła na dealowanie ponad swoją głową Amerykanów z Rosjanami. To się wydarzyło zaraz po rozmowach rosyjsko-amerykańskich, gdzie uzgodniono zasady funkcjonowania w Syrii, rozkład tam tych zadań bojowych, strefy, prawda, lotów i tak dalej, i tak dalej. I Turcja zrobiła to na sposób sowiecki, można powiedzieć, bo strzelała tak naprawdę do Amerykanów, żeby im pokazać, że to ona jest w regionie kluczem do rozwiązania wszystkiego, a użyła Rosjan jako wasali. Tak jak Rosjanie lubią używać na przykład nas albo innych. I dlatego była to taka potwarz dla Putina. I to wyraźnie dało sygnał, że Turcja jest graczem w regionie, nie jest niczyim wasalem. Potem nastąpiła wyraźna konfrontacja rosyjsko-turecka. Siły specjalne do siebie po prostu strzelały w Syrii. Tak? Mordowali się nawzajem, była eliminacja dowódców i tak dalej, i tak dalej. Proxy war w zakresie tych grup etnicznych, niektórzy sponsorowani przez Rosjan, niektórzy przez Turków i tak dalej, i tak dalej. To, co się teraz dzieje, jeżeli Erdogan będzie kontynuował to, co powiedzieliśmy, nie jest moim zdaniem ostatecznie orientacją na Rosję, tylko okresem przejściowym świadczącym o bałkanizacji systemu światowego na strefach starcia między właśnie morskim systemem a rewizją tego systemu napieraną przez Rosję i w ogóle wyjściem Amerykanów z Bliskiego Wschodu. I Erdogan próbuje złapać równowagę w wannie. Być może źle to robi. Nie w tym rogu wanny usiadł. Ale próbuje. Czując się podmiotowym politykiem i próbując tak, jak on to robi, realizując interesy tureckie. On może błądzić i przegrać, Turcję przegrać, ale generalnie tak to robi. I dlatego powiedziałem na początku naszego spotkania, że zrozumienie tego może spowodować kaskadę następstw, między innymi u nas w regionie, w zakresie sił, prawda, komunikacji sił. Co do Ałaksów, jestem innego zdania. Akurat uważam, że z punktu widzenia nowoczesnej sztuki wojskowej posiadanie Ałaksów, one mogą być mniejsze, nie muszą być na bazie Boeinga, tylko mogą być na mniejszych platformach, jest pierwszą potrzebą Sił Zbrojnych RP, dlatego że bez tego nie działają nasze siły powietrzne, system namierzania celów powietrznych, dalekiego rozpoznania na dużą odległość, nie ma systemu świadomości sytuacyjnej w nowoczesnej bitwie zwiadowczej, a zatem w ogóle zdolności cybernetyczne nie mają też znaczenia, bo nie ma komunikatorów, jak przesyłać zasoby cybernetyczne. Zależymy wówczas od NATO i Amerykanów, a Ukraina pokazała, że w ogóle życie pokazuje, że kto kontroluje rozpoznanie, ten używa innych żołnierzy do własnych celów. Na przykład opóźniając przesyłanie informacji. Chcący, niechcący. Ałaksy nie są aż taką drogą inwestycją. Wszystko jest potrzebne rzeczywiście, ale akurat na Ałaksy nas stać. I bez tego też nie będziemy mieli właśnie tych systemu świadomości sytuacyjnej. I ostatnie zdanie. Walka o system świadomości sytuacyjnej będzie pierwszym, najważniejszym obszarem walki w nowoczesnej bitwie zwiadowczej, a to nadchodzi po prostu. To jest to, co było kiedyś Blitzkriegiem, to była nowość. Nowoczesna bitwa zwiadowcza, i bez Ałaksów tego nie ma i my musimy to mieć właśnie na czas ewentualnego chaosu. Jedno zdanie odpowiedzi. Wszystko fajnie, ale odpowiedzcie sobie państwo sami na pytanie, dlaczego na wojnie w Ukrainie nie używa się lotnictwa.
Rosjanie nie używają ze względów politycznych, a Ukraińcy, ponieważ nie są w stanie zneutralizować rosyjskich zdolności zestrzeliwania własnych statków powietrznych. I Polska będzie w tej sytuacji, to znaczy wysłanie w przestrzeń powietrzną, nawet Amerykanie tego nie robią, prawda? Najpierw obezwładniają obronę przeciwlotniczą nieprzyjaciela, a później operują własnymi statkami powietrznymi. Polska nie będzie w stanie tego zrobić. No tak, ale... No właśnie. No tylko, no tak, to musiałyby latać gdzieś tam pewnie nad Refenem, prawda? No, w każdym razie musielibyśmy zapewnić przeżywalność tych statków powietrznych we własnej przestrzeni powietrznej. Uważam, że jest to bardzo pożądany stan, ale tyle. Bardzo dziękuję. Kończąc to spotkanie, pozwalam sobie odebrać prawo podsumowania, wyciągnięcie wniosków zostawiam Państwu. Chciałbym na koniec podziękować jeszcze naszym patronom medialnym, portalowi racjonalista.pl, Telewizji Republika, Rebelii.pl, Nowej Konfederacji, no i oczywiście Blogpressowi, który transmituje to spotkanie. Dziękuję Państwu za tak liczne przybycie, za wytrwałość i oczywiście dziękuję bardzo naszym gościom. I od razu zapraszam na kolejne spotkanie wokół tygodnika Teologia Polityczna co tydzień. Proszę szukać informacji na ten temat na naszej stronie.